Witam serdecznie, kolejne planszówki online. Ja jestem Gandalf. Ja jestem Barolek. I dzisiaj, jak już widzicie, pokażemy Wam grę o sztuce rządzenia, czyli gra Virtu, która w tym roku została już wydana przez wydawnictwo Portal Games, które udostępniło nam tą grę do pokazania i nagrania gameplay. No to bardzo oczywiście, dziękujemy. Tak jest. A tak, ale zanim przejdziemy jakby do jeszcze wstępu o grze Virtu, o czym ona jest i tak dalej, to chcielibyśmy tak na szybko podsumować nasz wyjazd na Allegramy, który się odbył no, w ten weekend, który poprzedni w sumie, bo ten film będzie za tydzień. Tak, teraz poprzedni dla Was dwa tygodnie. Tak, wiecie kiedy to było. Nie nagraliśmy z tego wyjazdu niestety materiału, bo troszeczkę byliśmy jakby niezdolni do tego. Gandalf, jak pewnie część z Was zauważyła, był troszeczkę niesprawny w chodzeniu. Tak. Ja się trochę źle czułem i tak no, wyszło na tyle, że po prostu nie nagraliśmy nic z tego, więc chcielibyśmy troszeczkę podsumować, jak to tam wyglądało. Zupełnie szybko. Przede wszystkim chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim Wam, którzy chcieliście do nas zagadać, zbić pionę, zrobić sobie czasami zdjęcie. Zagrać z nami. Bardzo, bardzo było nam miło Was wszystkich spotkać, poznać i chwilkę pogadać. Jeżeli na przykład mam takie wrażenie, że czasami mogliśmy gdzieś przemknąć, to bardzo przepraszamy, ale tam jest taki chocioł, że po prostu no, czasami było tak, że trzeba po prostu iść. Tak, tak. Czasami przychodziliście, jak byliśmy w trakcie jakiejś rozgrywki i też czasami było ciężko jakby oderwać się, bo tu wszyscy czekali na ruch, a no też chcieliśmy z Wami pogadać. Nie zawsze się to udawało aż tak, jakbyśmy chcieli. Tak, ale mimo wszystko naprawdę bardzo dziękujemy. Jest nam ciągle bardzo niezmiernie miło, że do nas zagadujecie. Ja jestem cały czas w szoku. Ja się przyczaiłem do... Tak, gada mi już gwiazda, także ten, ja się jeszcze... Więc bardzo fajnie, ogólnie wyjazd uważam za bardzo udany. Super to wyszło sklepowi Ale Planszówki. Board Game Panda też tam brał udział w tym. Angry Board Gamer. Także bardzo fajny konwent. Mam nadzieję, że będzie się powtarzał i to przynajmniej dwa razy w roku, tak jak kiedyś to miało miejsce w Trójmieście. No, wcześniej to robił ktoś inny, ale no, miejmy nadzieję, że ta impreza no, wróci w jakiejś tak. formie. Jak na pierwszy raz naprawdę super. Była duża granie, było mega dużo wydawnictw. Sklepy i tak dalej, nawet dla dzieci były jakieś tam atrakcje, więc naprawdę, naprawdę bardzo fajny konwent i no na pewno będziemy jeździć, nie? Tym bardziej, że mamy dość blisko. No to właśnie ten rejon, gdzie my byśmy chcieli jeździć, a tu najczęściej nic nie ma w okolicy, częściej jest Wrocław, Katowice i tak dalej, więc fajnie, że coś takiego się pojawiło i no tutaj pewnie zawsze nas znajdziecie, bo będziemy się starać pokazywać tam, gdzie się tylko da. Tak jest, także pozdrawiamy wszystkich Was, z którymi się spotkaliśmy, no i co, i możemy zacząć ogrywać Virtu, nie? Tak jest. Lecimy z grą Virtu. A o czym jest sztuka rządzenia? Tak, Virtu, czyli sztuka rządzenia, w naszym przypadku nie będzie to taka do końca sztuka rządzenia. Jest to gra, można powiedzieć, historyczna, gdzie między XV a XVI wiekiem Włochy podzieliły się na takie mniejsze rejony, mniejsze państwa, które walczyły między sobą. To Rzym, Neapol, Wenecja, Mediolan i Florencja. Tak? Czyli to były takie rody, które walczyły ze sobą o kontrolę po prostu nad Włochami. Miało to jakby też wpływ na religię, bo tam i papież był zaangażowany w to, który wtedy nie był taki... Może idźmy dalej. Tak, czyli religijnie, politycznie, jakoś tam wysyłano swoich agentów i tak dalej. Jakby, czyli historyczna taka wojna we Włoszech wewnętrzna. Natomiast w naszym przypadku, bo my gramy dzisiaj w wersję dwuosobową i to jest taki nawet nie wariant, tylko bym powiedział nawet troszeczkę inna gra, co nie? Czyli taka gra w grze. My tutaj będziemy grali w tak zwane wojny włoskie, gdzie ja wcielę się w króla Francji, królestwo Francji i będę najeżdżał Włochy od północy, Gandalf będzie Neapolem, będzie się bronił od południa. No i jakby też będziemy walczyć o wpływy tych miast innych, czyli Rzymu i tak dalej, ale będziemy po prostu walczyli trochę innymi frakcjami, nie? Tak. Większość akcji będzie działało tak samo jak w grze 3-4 czy 5-osobowej, natomiast całkowicie jest inny mechanizm jakby rozgrywki, jeśli chodzi o warunki zwycięstwa i o to, co więcej będziemy robić, więcej rzeczy dodanych. Omówimy to pewnie w trakcie, w trakcie rozgrywki. Tak, chciałbym tylko podkreślić właśnie, że gramy w tą wersję dwuosobową, no bo wiadomo, jest nas dwóch, tak? Czyli to będzie zupełnie inna jakby... chcąc grać 3-4-5 osób, nie nauczycie się tutaj, mi się wydaje, gry za bardzo. Może częściowo, ale na przykład nie ma tu jednej akcji i tak dalej. Poza tym jest to, tak jak robiliśmy to w przypadku Nordgardu, są to nasze pierwsze wrażenia. Z uwagi na trochę ograniczony czas, jaki mamy, żeby ograć tą grę i pokazać jej, to nie będzie jakby taki typowy gameplay z naszą recenzją, tak?
naszymi wrażeniami, ponieważ no, nie mamy tej gry na tyle dobrze ogranej, żeby w to się wdrożyć, a też trochę nie ma czasu teraz. Więc to są takie nasze pierwsze wrażenia z tej gry, gdzie jesteśmy powiedzmy po drugiej, trzeciej partii. No i ten tryb dwuosobowy, który też będzie dla nas tutaj trochę nowością. Tak jest. Także pod koniec, przy podsumowaniu jeszcze na pewno to podkreślimy, że jakby no pełnoprawnych tutaj minusów, plusów ciężko będzie nam powiedzieć, bo nie mamy tej gry na tyle ogranej, żeby po prostu to stwierdzić, nie? No będą to wrażenia bardziej po tej partii i po jeszcze jednej partii, którą graliśmy trzyosobowej i to tyle, ale to... Jeszcze do tego dojdziemy, na koniec przyjdziemy, nie? Bardziej staramy się Wam pokazać, jak działa gra, żebyście się nauczyli ewentualnie zasad. No tu w przypadku gry dwuosobowej, bo... Mhm. W przypadku trzyosobówki, tak jak Bartek mówi, pewne rzeczy tam będzie może wyciągnąć, ale to całej gry się nie nauczycie. Znaczy pewnie pod koniec powiemy, jakie są te główne różnice, nie? Bo nie będziemy wchodzić w detale. No ale dobra, jakby do brzegu. Zapraszamy na gameplay. Tak jest, lecimy. Także setup mamy na dwóch graczy przygotowanych, czyli te włoskie wojny. Tak na szybko, co widzicie na planszy i na planszetkach graczy, tak? Tutaj mamy główną planszę Włoch, mapę Włoch. Ja będę Francją, czyli graczem niebieskim, Gandalf jest Neapolem, czyli graczem żółtym, mam już 4 miasta kontroluje, a 2. Mamy tutaj swoich żołnierzy, takich fajnych oznaczonych. No i są 3 miasta neutralne, czyli Rzym, Florencja i Wenecja, tam, które będziemy też walczyć troszeczkę. To są ich jakby zasoby po zdobyciu, nie? Kafelki do kupowania, tu mamy planszetkę wpływów, gdzie my będziemy właśnie walczyć o wpływy tych 3 neutralnych miast. Tam mamy karty dostojników, które będziemy kupować. No i jakby jeśli chodzi o główną planszę, to wszystko. Tu z ciekawości jest przykryta plansza sojuszy i kolejności, bo tutaj kolejność nie ma znaczenia. To jest tylko taka przykładowa, znaczy podpowiedź punktacji na koniec gry. No a jeśli chodzi o planszki gracza, to tutaj mamy naszą planszę główną, czyli nasz pałac. Tak? Ja mam pałac Francji. Pałac dzieli się na 5 komnat i to są tak naprawdę miejsca akcji, które będziemy robić, akcje, które będziemy wykonywać. Po bokach naszego pałacu są miejsca dla dworzan, czyli takie miejsca dla dworzan po prostu, tak? Dworzarium. Dworzarium, no? takie tutaj ten parki przed pałacem. I w ramach jeszcze setupu takiego indywidualnie graczy, każdy z nas miał, ja miałem 4, Gandalf miał 3 karty rodu, które musieliśmy rozłożyć na właśnie na tym pałacu w dowolny sposób, tak? Jak tam nam wygodnie, ja sobie wrzuciłem tutaj, bo tutaj wyjątkowo nie ma żadnej akcji, dlatego od razu sobie tutaj wrzuciłem moje postacie, żeby już ta jakaś akcja była. No i tutaj na dworze mam dwóch mojej karty rodu. Mamy też kafelki dwóch miast startowych, których zaczynam, czyli Mediolan i Turyn. Oraz kafelki Królestwa Francji, no bo jestem Królestwem Francji. Mhm. Mam działa jako Francja, którymi będę mógł atakować. No i też Doże Mediolanu, czyli takiego władcę Mediolanu tamtych czasów, tak? Każdy z nas zaczyna z 4 monetami, florynami i ze znacznikiem akcji, czyli tutaj głównie tym będziemy nasze akcje wykonywać. Znaczniki wpływu, nagrody, wszystko. Ty możesz też powiedzieć, co u Ciebie jest, nie? Tak, tak. Jeśli chodzi o karty też można jedną zawsze kartę podłożyć pod inną akcję. To się nazywa... Usprawnienia, tak? Czyli tu można zawsze sobie to usprawnienie zrobić do danej akcji. Jeśli chodzi o mnie, ja oczywiście gram Neapolem, jestem książę Neapolu, mogę zostać nawet królem, jeśli uda mi się to królestwo założyć. Mam również startowe, ja mam 4 miasta, mam większą liczbę miast niż Bartek, natomiast mam mniej wojska na planszy, Bartek ma 4 i mam tylko 3 karty startowe, z czego mam tutaj Alfonsa, książęta Kalabrii już wyłożonego w jednej komnacie, i dwie postacie jako moich dostojników wyłożonych jako dworzan. Też mam zasoby, czyli floreny, czyli pieniądze oraz dodatkowe żetoniki. Ja wyjątkowo zaczynam z jednym żetonem więcej intrygi, więc będę tutaj bardziej intrygował Bartkę niż on mnie. Tak, to są agenci w ogóle właśnie. Ja zaczynam z jednym agentem. To są żołnierze, których mogę wynająć, tak? Gandalf ma 2 agentów. I ja jako Francja mam też ogólnie dostęp do większego wojska, bo mam 4 właśnie już wyłożonych na planszy i 4 mogę jeszcze zatrudnić, Gandalf ma maksymalnie 6. Tak, to też są takie jakby różnice, także jak widzicie, gramy mocno asymetrycznie i to nawet nie jest w tej wersji, tylko w wersji tej od 3 do 5 graczy tak samo, ale tu się skupiamy na razie tylko na wersji dwuosobowej. I co, możemy zacząć grę. Według instrukcji gramy 21 rund, tutaj wyjątkowo. Ja to będę oznaczał katedrą, ponieważ Francja zawsze jest graczem rozpoczynającym każdą rundę, czyli ja zawsze będę zaczynał i mam taką fajną pomoc gracza, która nam mówi, jak wygląda runda. Runda wygląda w ten sposób, że najpierw robimy przesłanie znacznik akcji, robimy akcję, potem to jest w ogóle cała wiosna, aczkolwiek wiosna i zima jest tylko na potrzeby
zrozumienia mechaniki gry, ponieważ tutaj fabularnie, w tej wersji dwuosobowej, każda runda to są 2 miesiące, tak? Bo to jest ta wojna, ona trwa tam ile? 40 chyba, 2 miesiące, tak? I dlatego jakby, no ale na potrzeby mechaniczne, tak? Runda składa się z wiosny, koniec wiosny oraz zimy. Pierwsze, co musimy zrobić zawsze, to jest przesunięcie znacznika akcji maksymalnie 2 pola, zrobienie akcji. Przy pierwszej akcji wybieramy po prostu akcję, którą chcemy zrobić, tak? A potem już będziemy go przesuwać. Więc ja sobie wybiorę intrygę, akcję z taką maską, czyli będę jakby używał moich agentów. I tutaj, jeśli chodzi o mechanikę tej gry, jest taki fajny zabieg, że jakby głównie opieramy wszystko na zasobach oczywiście. Jedynym fizycznym zasobem, którego mamy, są floreny, czyli te monetki, które zdobywamy. Każdy inny zasób, a jest tu ich trochę, jest jakby taki wirtualny i wydajemy go na potrzebę zrobienia akcji oraz generujemy, tak? Bo tak jak widzicie tutaj, akcja intrygi generuje mi już jedną maskę, która jest potrzebna do tej akcji, czyli jeden ten zasób maski, który będę wydawał zaraz. Bo zawsze robiąc akcję, najpierw wydajemy zasoby z miejsca tej akcji, które robimy, tak? Czyli w tym przypadku najpierw wydaję tą maskę. Jeżeli chciałbym wydać więcej masek, to musiałbym szukać w kartach dworza niej lub w tych kafelkach, które zdobyłem podczas gry. Ja na razie w całej mojego obszaru gry mam tylko jedną maskę, czyli tak naprawdę, ale mam też tylko jednego agenta, więc tak naprawdę tylko raz to zrobię. No i działa to w ten sposób, że za każdą maskę wydaną, w tym przypadku ja wydaję tą wygenerowaną z akcji, mogę mojego agenta wysłać na kilka miejsc. Ewentualnie mógłbym też ściągnąć agenta przeciwnika z dowolnego miejsca, bo to też jest jakby dowolne w tej akcji, no na razie mam tylko wysłanie. I agenta można wysłać w kilka miejsc, można go wysłać do neutralnych miast, które są jakby przez nikogo na razie nie zdobyte, do miast wrogów, do miast tych neutralnych, nawet na planszetkę gracza, żeby mu tam przeszkadzać, ale ja na razie będę chciał mojego agenta wysłać sobie do Parmy, no w celu późniejszego przejęcia tego miasta ewentualnie, nie? Jak to działa, to podpowiem później. W każdym razie wygenerowałem jeden zasób maski, wydałem go, aby tego agenta tutaj dołożyć. No i to tak naprawdę jest cała moja akcja na razie, więc jakby ona była dość szybka, ale tu początek tam będzie wyglądał, nie? No tu akcje są dosyć szybkie w tej grze, jedynie faza rozpatrywania zimy jest dosyć długa. Okej, okay. Ja również wybieram sobie jedną z akcji, ja również wybiorę intrygę. Będę starał się intrygować, przy czym ja mam 2 znaczniki, mam już od razu 2 ikonki, ponieważ mój książę Calabrii pozwala mi od razu użyć 2 ikonek i będę chciał je użyć. Pierwszą sobie położę tutaj w mieście Benevento, co pozwoli mi łatwiej na nie wpływać bądź z nim walczyć. A drugi dołożę na akcji Bartka w tym miejscu, co powoduje, że ta jego akcja jest całkowicie zablokowana, nie będzie mógł z niej korzystać, dopóki tego znacznika nie zdejmie. A zdejmujemy również akcją intrygi. Okej, okay. Każdy z nas zrobił akcję, miałeś 2 maski, wydało się, miałem 1. I teraz jest faza po kolei. Najpierw jest faza końca wiosny, gdzie rozpatrujemy oblężenia. Tak, ale żeby było oblężenie, musielibyśmy ruszyć swoim wojskiem i jakby na razie to nie zachodzi. Następnie jest zima. I zima jakby tutaj ma też kilka swoich punktów. Przede wszystkim musimy opłacić żołd za naszych żołnierzy. Ale wyjątkowo w tej wersji dwuosobowej żołd płacimy co 4 rundy, co jest oznaczone na polu rund. Takim małym x-em, czyli tak naprawdę 4, 8, 12 i tak dalej rundzie płacimy żołd za żołnierzy, więc na razie się tym nie przejmujemy. Następnie możemy zreorganizować swój pałac. I działa to w ten sposób, że wszystkie karty, które mamy, znaczy większość kart, które mamy, możemy sobie poprzestawiać według naszych tam upodobań, aby przygotować się do następnej rundy. Jeśli chodzi o zasady przestawiania, jest ich sporo. Najważniejsze jest to, że karty, które będziemy zużywać, na razie jeszcze żadne nie zużyłem, one są odtapowane, tych kart nie można ruszać, tak? Nie można ich przestawiać nigdy. Nie można też przestawiać kart, na których jest znacznik akcji lub agent innego gracza, tak jak teraz, tutaj oni są dla mnie zablokowani na razie w ogóle. Dodatkowo też są takie karty odpustu, które też kładziemy i też blokują nam karty, nie? Więc tak naprawdę teraz jest jakby czas na to, żeby sobie ten pałac przemanewrować. Ja na razie nie potrzebuję tego robić, bo się ustawiłem powiedzmy na więcej akcji niż jedno, więc na razie dobrze jest jak jest u mnie. Ja podobnie też przygotowałem się, więc też nic nie zmieniam. I następnie jest czas na zakupy oraz rekrutację. Rekrutację wojska oczywiście oraz zakupy, ponieważ tutaj możemy kupować, tak, wynajmować sobie dostojników, czyli te karty tutaj, które od razu idą do naszego pałacu. Tutaj nigdy kart nie trzymamy na ręku w tej grze. Oraz możemy kupować kafelki. Tutaj jeśli chodzi o kafelki, to tylko mamy dostęp w tej grze dwuosobowej tylko te. I tak naprawdę ja mam dostęp do gildii oraz do księcia Mediolanu, Gandalf ma dostęp do Doży Neapolu, do Królestwa oraz również do gildii. Więc jakby tu jest dużo mocne ograniczenie, jeśli chodzi o kupowanie kapelków w tej wersji, tak, dwuosobowej. Natomiast karty mamy no, prawie wszystkie, co w podstawce, tak, podstawowej wersji. I co, ja jestem pierwszy, jeśli chodzi o kupowanie. No i właśnie tu Gandalf już mnie
troszkę zblokował i nie wiem, czy nie będę musiał zmienić trochę taktyki. Kart możemy kupować ile chcemy. Oczywiście w kolejności, ja pierwszy, potem Gandalf, tak? Ile chcemy, na ile nas tak naprawdę stać. Karty kosztują, tutaj jest ich koszt, czyli po lewym górnym roku jest koszt kart. Znaczy kosztują monety lub ewentualnie jakieś dodatkowe zasoby. No, tutaj już ten ospód, żeby nie mylić, dajmy trochę z boku, bo on jest jakby czymś innym. Ważne jest to, że nigdy nie można kupić w tym samym roku, czyli w tej samej rundzie nie można kupić dwóch takich samych kart. Dopiero w następnym roku możemy kupić jakby następne. I są też niektóre karty, które mają taki tutaj znacznik 1. To znaczy, że taką kartę może mieć jedną w całej grze. Tak? Jak już ją raz kupię, to już nie mogę mieć innej. Tej samej kopii, powiedzmy. Bo to oczywiście pod spodem jest więcej kopii tych kart. Bodajże po 5 albo 6. Wszystkie są takie same, jeśli chodzi o talię jedną. Tak jest. Dobrze, no ja muszę zainwestować w intrygę. Czyli będę chciał kupić doradcę. Tak, to jest doradca, dobrze widzę? Tak, doradca. On kosztuje mnie 3 floreny oraz 1 koronę. Florenów mam startowo 4, więc wydaję 3 zasobów ogólnych. No i muszę gdzieś wygenerować korony. Ważne jest, że jeżeli jest na akcji, czyli w pałacu, to tych zasobów nigdy nie generuje. One są tylko na potrzeby wykonywania danej akcji. Czyli te dwie korony mam tutaj tylko na potrzeby wykonywania akcji tego piórka, czyli przejęcia. Ale mogę na przykład koronę zużyć, powiedzmy sobie, z Mediolanu. Tak? Mamy tutaj Mediolan. Albo z Królestwa Francji w sumie. Tak, bo każdy kafelek generuje nam jakieś zasoby na potrzeby jakby zużycia go. Przy czym wiadomo, że wybieramy zawsze jeden z tych zasobów, czyli nie mogę sobie wziąć dwóch florynów i korony, mogę wziąć tylko jeden. Więc w tym przypadku biorę sobie koronę i ten kafelek jest stopowany i muszę go sobie odświeżyć w przyszłości, żeby z niego znowu korzystać. Czyli wydałem trzy monety, wydałem koronę i dzięki temu dostaję doradcę. Tak? Tą kartę muszę, zawsze jak zdobywamy nowych dostojników, to ona musi iść na dwór, czyli do miejsca dworzan. I to też ważne, że miejsca dworzan mamy ograniczone. Na początku gry mamy 3 miejsca dostępne, plus jedno miejsce dodatkowe daje nam doża, w moim przypadku doża Mediolanu, w Twoim przypadku książę na polu. Tak? To jest ta ikonka, która pozwala nam mieć jedno miejsce więcej w pałacu lub na miejscu dworzan. Więc na razie mam 4 te miejsca. Maksymalnie 4 dworzan będę mógł mieć tutaj porozmieszczanych. Więc doradcę sobie damy tutaj. I tutaj jeszcze z ważnych rzeczy doradca. Oprócz tego, że daje nam akcję, czyli w przyszłości będę mógł umieszczać w pałacu. Bo jak zobaczycie, niektóre karty... Masz jakąś taką kartę? Masz. Możesz pokazać? Mhm. Niektóre karty nie mają ikonki akcji, czyli nie można ich dawać do pałacu jako... Bez ikonki, tak? Tak, prawdopodobnie jako wsparcie. Tak, tylko jakie usprawnienie. Możemy wtedy podłożyć i korzystamy z tych bonusów, które tu są. Oczywiście zawsze korzystamy tylko z jednego wybranego, nie ze wszystkich. Tak jest. Więc on będzie mógł w przyszłości iść do pałacu, żeby robić kartę akcji, plus dodatkowo on, kiedy go pozyskuje, daje mi jednego agenta. Maksymalnie agentów każdy z graczy może mieć 5, czyli jednego dostaję, będę już mógł go w przyszłości używać. I co, i myślę, czy jeszcze czegoś nie kupić, bo w sumie stać mnie. A, i wszystkie karty kupujemy w jednym momencie, czyli nie mógłbym wydać zasobów, na przykład korony z tej postaci, żeby kupić następną, tak? To jest też ważne. No dobrze, wydam jeszcze 2 monety, które zużyję z Turynu. A który daje 2 monety, które od razu stopuje, żeby kupić sobie skrytobójcę. Mhm. No i skrytobójca musi iść na dwór, do miejsca dworzan i jak mówiliśmy wcześniej, mamy te 4 miejsca, z tego te 3 jasne są, jedno z tych 3 jasnych mam odblokowane, więc mogę sobie wybrać, które w tym momencie. Położę sobie go tutaj i on również daje mi jednego agenta, którego natychmiast sobie odblokowuję. No i jeśli chodzi o zakupy, to u mnie na razie tyle. Ja sobie kupię również karty. Pierwszą kartą będzie Ambasador. On kosztuje mnie 2 floreny oraz 1 ikonkę korony. To będzie ta korona, którą zużyję z mojej tutaj postaci, Ferdynanda z Neapolu. Czyli kartę tapuję. Zużyłem jego zdolność. Kartę od razu dobieram i mogę sobie ją włożyć do dworzanina. Włożę go tutaj, w tym miejscu. Ponieważ mamy dostępne zawsze jedno miejsce dodatkowo w tej grze dwuosobowej startowo, normalnie mamy tylko 3 miejsca wolne, więc to miejsce też jest dla mnie dostępne. Drugą rzeczą, którą będę chciał zrobić, to jest pozyskanie 2 monet, czyli z tych 2 kafelków to daj mi 1 monetę, daj mi drugą. To mam zostaje 2 do skarbca. I teraz wydam 4 monety, aby kupić jeszcze jedną kartę, będzie to bankier. Bankier, jak może się domyślić, będzie mi generował jakieś tam pieniądze. 3 monety, jeśli go zużyję. Tak, warto też podkreślić, że pozyskiwanie florenów, monet naszych, jest dozwolone w zasadzie w dowolnym momencie, nawet w turach graczy innych, ponieważ jakby no, to jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, jedyny fizyczny zasób. Tak? Czyli jak potrzebuję 3 kasy, to mogę sobie stopować Mediolan, żeby dostać 3 kasy, kiedy chcę.
a resztę zasobów generujemy tylko na potrzeby akcji. Okej, to zakupy mamy? Mamy. No to przechodzimy do następnej rundy. Tu jako gracz grający Francją przestawiam ten znacznik. To się kolejność nigdy nie zmieni. No i zaczynamy, tak? Czyli znowu zaczynamy od przesunięcia naszego znacznika akcji. I teraz już działa to w ten sposób, że znacznik muszę przesunąć od jednego do dwóch pól zgodnie z wskazówkami zegara, tak, czyli w tym rondelku. I to jest darmowe. Jeżeli chciałbym, żeby on szedł dalej, to mogę raz zapłacić dwa floreny, żeby przesunąć go jeszcze na polu dalej. Mogę to zrobić tylko raz na ruch. Natomiast mogę też wydać dowolną liczbę takich strzałek. Oczywiście muszę je mieć wygenerowane. I wtedy te strzałki dają mi też dodatkowy ruch. Dobra, ja się ruszę o dwa pola, czyli raz, dwa. I tutaj też ważna rzecz, jeśli chodzi o ruszanie. W momencie, kiedy przekroczymy to pole, tak, czyli z tej akcji na to, to wszystkie karty, które tutaj były odwrócone, czyli zużyte, aktywujemy. I tak samo działa to z tej strony, czyli kiedy będę przekraczał to pole, to wszystkie zużyte karty z tej strony dworzem odświeżamy. Tak? I to jest jakby jedyna możliwość, żeby odświeżać karty dworzem, które są rozłożone tutaj po bokach. Będę robił akcję przejęcie. Akcja przejęcie tutaj według naszej instrukcji wymaga od nas płacenia koronami. I możemy robić dwie rzeczy. Albo przejmować neutralne miasta, tak, żeby były naszymi miastami, albo możemy też tutaj zdobywać wpływy u tych trzech państw głównych, one się tak nazywają, czyli Rzymu, Wenecji oraz Florencji, po to, aby zawiązywać z nimi sojusze. Tak? I mogę robić to i to, w ramach tej akcji wszystko kosztuje mnie korony, czyli im więcej koron wydam, tym więcej mogę jeszcze zrobić. Ja na razie, jako że mam tak naprawdę tylko dwie korony, mam tutaj jedną i jedną w Mediolanie, które mogę wydać, zużyć, zrobię to chyba tylko jedną rzecz. Znaczy po kolei, dobrze. Najpierw będę chciał przejąć Parmę. Parma, żeby przejąć miasto, muszę przebić jego wartość obronną, tak jakby, nie? Jego wartość. Parma ma siłę, powiedzmy, 1, tak? To jest jego siła miasta. Natomiast jeżeli mam tam swojego agenta, on obniża mi tą siłę o jeden punkt. Czyli w tym przypadku Parma ma siły 0, ale ja zawsze muszę to przebić, czyli muszę wydać przynajmniej jedną koronę, tak? I wtedy jakby to przebiłem. Gdyby to miało, nie wiem, miasto miało 3, musiałbym wydać 4 korony, tak? Czyli muszę je przebić. Więc wydam sobie tą koronę z Mediolaną i dzięki temu przejmuję kontrolę nad Parmą. Oznaczam sobie to moim znacznikiem kontroli. Agent tam zostaje. On tego miasta mi tam, powiedzmy, troszkę chroni. I od razu wyszukuję sobie z stosu tutaj kafelków miast Parmę, którą już sobie wcześniej przygotowałem. I to jest kafelek, który mogę od razu używać. Parma akurat generuje mi po prostu jedną monetę. To jeszcze ważna rzecz odnośnie przejęcia. Można tylko przejmować miasta, które sąsiadują bezpośrednio drogą z naszymi miastami, które już mamy kontrolę, tak? Czyli na przykład nie mógłbym sobie teraz przejąć tej, powiedzmy, Perugi, tak? No bo ona nie sąsiaduje bezpośrednio z moim miastem. Więc jakby to też jest ważna zasada. Ja sobie wydam jeszcze koronę z doradcy, aby wygenerować jeden punkt wpływu na planszy sojuszów i niech to będzie, powiedzmy, Florencja. Florencja, czyli czerwony jakby znacznik. I teraz za każdy punkt wpływu wygenerowany, czyli za każdą koronę, którą wydam, przesuwam znacznik wpływu tego miasta o jeden punkt w moją stronę. I dzięki temu już nie jest to miasto wobec mnie neutralne, jest to miasto dla mnie przychylne, a dla Gandalfa jednocześnie wrogie. Czyli teraz jakby kilka tam rzeczy się będzie, mam kilka bonusów w stosunku do tego miasta. No ale jakby tylko tyle. Okej, okay. Ja swoim znacznikiem poruszam się o dwa pola. Będę robił akcję też przyjęcia. I będę chciał przejąć to miasto, które sobie tutaj na początku zmiękczyłem trochę, czyli Benevento. Ono ma siłę 2 minus 1, czyli ma 1, więc muszę wygenerować dwie ikonki koron, co też zrobię, czyli to będzie ikonka z Neapolu oraz z książąt Neapolu. I dzięki temu mam opłacony ten koszt, więc to miasto mogę normalnie przejąć. Czyli ten agent zostaje, ja dokładam swój znacznik kontroli i Benevento wchodzi do mojej puli wpływu. Będę mógł z niego również korzystać. No i dobra. Co, zrobiliśmy po... Ty rozumiesz wszystko? Wszystko. Prosta akcja. No to teraz co? Następnie jest koniec wiosny, czyli rozpatrujemy oblężenia. Na razie jeszcze nic się w tym temacie nie dzieje, bo nie ruszyliśmy naszymi wojskami. Jest zima, tak? Czyli żołdu na razie nie płacimy, bo nie jest na to czas. Reorganizujemy swój pałac. Ja myślę, że ja teraz coś pozamieniam. Tej karty nie mogę ruszyć, ponieważ ona jest stopowana. Na razie sobie wezmę te karty, mogę przestawiać, ponieważ są aktywne oraz mają ikonkę walki, znaczy ikonkę akcji, tak, manewru w tym przypadku, czyli mogę je normalnie przestawiać i myślę, że wrzucę je sobie, dobra, na razie Ludovica Sforza wrzucę sobie tutaj, zastępując akcję zarządzanie, ale dzięki temu będę mógł robić akcję manewru.
Wtedy skrytobójcę. On jest aktywny, on tak wygląda, jakby był nieaktywny, ale jest kolorowy. Z tej strony jest taki bardziej żółtawy. Skrytobójcę przedstawię sobie tutaj. Jeśli chodzi o przestawianie między jakby miejscami dworu, to spokojnie, jeżeli karta jest aktywna, można ją przekładać, nie? Ważne, żeby zawsze przy tym przestawianiu robić to pojedynczo. Więc jeśli chodzi o mnie, to chyba wszystko. Mhm. Ja u siebie dorzucę ambasadora do jednej komnaty. I w sumie tyle na razie. No dobrze. No i teraz są zakupy, tak? Czas na zakupy, czyli możemy znowu kupować dostojników oraz karty, oraz kafelki, jeżeli nas stać. Ja tak myślę, że ja nie za bardzo mam teraz na to zasoby, więc no nie kupuję nic. Nie, ja na razie nie będę kupował. Jedynie sobie zużyję mojego bankiera, który da mi 3 pieniądze. Czyli przerzucam go sobie w drugą stronę i zabieram sobie po prostu 3 monety. No, to można robić, kiedy się chce ogólnie, nie? Nie, okej, dobrze. Ja sobie jednak kupię. Wydam 2 monety, żeby kupić sobie kondotiera. I go wrzucam do moich dworzan. No dobrze, czyli znowu zima koniec, tak? Zima się kończy, następna runda, runda trzecia. I co, i znowu zaczynam ja. I ja sobie pójdę o 2 pola, czyli idę raz, dwa. Przeszedłem przez to pole, więc wszyscy z tej strony dworzanie mi się odświeżają. No na tej akcji nie miałem co się zatrzymywać, ponieważ jest ona na razie dla mnie zablokowana przez agenta Gandalfa. Mógłbym się tu zatrzymać, ale jakby nie zrobiłbym akcji, co jest tu możliwe w tej grze, no ale wiadomo, że bez sensu. Ja będę robił akcję manewru Ludowika Sforcy. Akcja manewru pozwala mi ruszać się moim wojskiem. Mam na razie 4 żołnierzy na planszy. Za każdą wygenerowaną ikonkę kawalerii, czyli tego konia. Tutaj mamy, pokażę bliska może. O, tutaj, nie? Dodatkowo też możemy generować takie punkty siły, które możemy wydawać w trakcie rozpatrywania oblężeń lub bitew. Aczkolwiek te punkty siły, jeżeli generujemy takie typowo, żeby był żeton, to możemy generować tylko w miejscu, gdzie są akcje. Jeżeli na przykład ta postać generuje mi punkty siły, to wydaje ją w momencie rozpatrywania bitwy lub oblężenia, tak? Dobra, pierwsze zasoby zawsze sprawdzamy przy akcji, czyli mam wygenerowane dwa kawalerii, czyli mogę ruszyć 2 razy wojskiem. Ruch wojskiem polega na tym, że po prostu jedna kawaleria pozwala mi ruszyć jednym żołnierzem o jedno pole, tak? Przy czym jeżeli zatrzymam się na mieście neutralnym lub wrogim, to ruch tej jednostki się kończy i ona już będzie rozpatrywane oblężenie na koniec wiosny, już nie mogę iść nią dalej. Przez swoje miasto mogę się poruszać jak najbardziej. Ja dodatkowo mam przychylność w Królestwie Florencji, w mieście, więc przez ich miasta również mogę się poruszać tak, jakby były moje w tym momencie, nie? Nie muszę się tam zatrzymywać. Z tych dwóch ikonek wydaję raz i dwa i oni już tu muszą się zatrzymać, bo Genua jest miastem neutralnym, więc muszę tam zakończyć swój ruch. Zużyję jeszcze Gilberta i zużyję znów dwóch ikonek konia, czyli kawalerii, żeby mieć jeszcze 2 dodatkowe punkty ruchu i pójdę sobie tymi dwoma jednostkami do swojego miasta, do Parmy, którą zdobyłem. No i dobrze, i Dorze Mediolanu jeszcze zużyję, która daje mi dodatkowe jeszcze 2 ikonki konnych, które zużyję na te 2 jednostki i one wejdą sobie do Florencji. Tak jak mówiłem wcześniej, jestem z nimi w sojuszu, znaczy nie jestem w sojuszu, ale jakby są dla mnie przychylni, tak? Mają przychylność, więc jakby mógłbym przez to miasto spokojnie przechodzić, ale na razie się w nim zatrzymam. Tu też ważne, jeżeli byłyby to miasto neutralne dla mnie, to nadal nie muszę z nimi walczyć, jakby, nie? Neutralne, więc po prostu moje wojsko sobie tam stoi. Jeżeli byłoby wrogie, czyli na przykład znacznik byłby tutaj, to wtedy już musiałbym rozpatrzyć oblężenie na koniec wiosny, no ale na razie jakby to nie zachodzi, nie? Chyba że Gandalf coś tam namiesza. No i jeśli chodzi o moją akcję, no to na razie wszystko. Dobrze, czyli tak, moja akcja będzie przesunięcie się o 2. Przeszedłem przez to pole, więc od razu odblokuję sobie 2 moje postacie, dworzan, czyli dostojników. I teraz mogę zrobić akcję wpływu. Przejęcia i wpływu. No, przejęcie i wpływu. Czyli przejęcie nazywa się to grę podstawowej, to jest dodatkowa akcja wpływu, którą można również wykonać przy grze dwuosobowej. Ta karta z automatu mi daje jedną ikonkę już korony, która jest potrzebna do wykonywania tego typu akcji. Zrobię tutaj akcję, czyli będę robił akcję wpływu. Czyli mam tak, jedną ikonkę korony, drugą ikonkę wydaję tutaj, czyli mogę w jednej frakcji o 2 przesunąć się i przesunąć się tutaj na tym czerwonym, żeby Bartkowi tego nie dać. I dodatkowo zużyję kafelek Benevento, który mówi o tym, że mogę przesunąć, dostaję ikonkę krzyża, a krzyż mogę wydać
tylko przy Imperium Rzymskim czy domu Rzymu. W głównym mieście Rzymu. W głównym mieście Rzymu, aby również przesunąć się na tym torze wpływu. Co też robię. Tak, tutaj właśnie oprócz koron można dodatkowo też właśnie zamiast koron płacić krzyżami w Rzymie, nie? No wiadomo, Rzym, stolica chrześcijanizmu. Dobra, no i teraz jest koniec wiosny, więc rozpatrujemy oblężenia, tak? W moim przypadku już jakby oblężenie zachodzi, ponieważ tutaj moje jednostki są w neutralnym mieście Genui. Florencja jest dla mnie neutralnym miastem, więc jakby mogę tam oblężać, próbować ją oblężyć, ale nie chcę oblegać. Nie chcę, bo jakby jest to ode mnie zależne. Jeżeli byłoby wrogie, no to wtedy rzeczywiście bym musiał. Ale ja nie potrzebuję, więc rozpatrujemy tylko Genuę w tym przypadku. No i Genua ma siły 3, więc ja muszę swoją siłą jakby wygenerować siłę większą niż Genua, tak? Każdy żołnierz, który jest obecny w mieście, daje mi siły 1, mam ich tutaj 2, więc muszę jeszcze wygenerować 2 siły, przynajmniej. No ja sobie zużyję moje działa, które dają mi takie 2 siły, przy czym muszę, żeby je dostać, muszę zapłacić jednego florena. No to wydaję tego florena, działa oczywiście tapuje i dzięki temu mam w sumie siły 4, co pozwala mi przejąć kontrolę nad Genuą. Czyli oznaczam sobie ten, a właśnie jeszcze zanim oznaczę to moje terytorium, to będą niestety będę miał straty w żołnierzach, ponieważ instrukcja mówi, że jeżeli siła miasta jest 3 lub większa, to tracę jednego żołnierza jako no, ofiary oblężenia, tak? On wraca do mnie ze sobą, gdzie mogę go wynająć z powrotem. No jeżeli byli tu, na przykład byłoby to wrogie miasto i byli tam żołnierze przeciwnika, to jeszcze więcej bym stracił, no ale na razie tylko jednego. Oznaczam tu sobie, że to jest moje miasto i wyszukuję sobie Genuę z kafelków, która do mnie idzie aktywna. I mam Genuę. Tutaj w ramach celu gry, tak, i każde miasto daje na koniec jeden punkt zwycięstwa, a gramy troszeczkę na punkty, więc warto je przejmować. Plus też dają jakieś zasoby, nie? Na przykład Genua daje mi koronę, 2 kasy lub statek, tak? Bo tutaj też statki będziemy generować. Okej, no to wszystkie oblężenia, bo tak jak mówiłem, Florencji nie chcę na razie oblegać, więc następnie jest zima. Żołdu na razie nie płacimy. Możemy zreorganizować pałac. Tak, ja sobie wzmocnię moją akcję intrygi poprzez wysłanie tutaj doradcy i jeszcze skrytobójcę sobie wyślę pod spód jako wzmocnienie, tak? Każda komnata może mieć maksymalnie jedno wzmocnienie. Nie może być wzmocnienie gołe zostawione bez kart z akcją, tak? Czyli to jest w tym przypadku nielegalny ruch, ale jak najbardziej mogę sobie tutaj wrzucić mojego doradcę i dzięki temu będę miał no, mocniejszą kartę intrygi, nie? Tej karty nie mogę przenieść, tej nie mogę, więc w zasadzie zrobiłem wszystko, co mogłem tak naprawdę. Ja też mogę przeorganizować się, więc najpierw dorzucę sobie kondottiera wraz z moim Fredrikiem, żeby zrobić sobie akcję wzmocnioną i przeniosę sobie mojego bankiera tutaj na to wolne pole, które się teraz zwolniło. Tego nie mogę ruszyć i na razie reszty też nie poruszam. Tak. Ważna rzecz, że mógłbym też te karty oczywiście zdejmować z tych komnat, przy czym zawsze zdjęta karta musi iść już stapowane. Tak? I czyli tego na dworzenie. Jak tylko na dworzaninę i nie mogę jej wtedy znowu użyć. Muszę przeczekać całą rundę, przeczekać aż się ona odtapowuje przy przekroczeniu znacznikiem, dopiero wtedy będę mógł ją przełożyć gdzieś indziej. Więc jakby tu trzeba też planować dużym wyprzedzeniem, aby nie zblokować się w pewnym momencie. I co ważne, to też nie powiedzieliśmy, każdą kartę przenosimy pojedynczo. Wtedy nie możemy mieć miejscami 2 kart, to znaczy, że jeśli nie mamy miejsca, mamy na przykład zablokowane wszystkie pola, to nie mogę sobie zamienić ich miejscami. Muszę najpierw zwolnić jedno miejsce, żeby przejść na to miejsce nową kartę. No dobra, poprzestawialiśmy sobie nasze pałace. Teraz jest moment na zakupy. Dobrze, to w takim razie ja skorzystam, jako że nie za bardzo mnie stać na jakiekolwiek fajne rzeczy, więc skorzystam sobie z tak zwanego odpustu. Odpust można zrobić raz w roku, albo w fazie zimy, albo w fazie wiosny. I działa to w ten sposób, że biorę sobie taką kartę odpustu, kładę ją w miejscu, gdzie jest mój znacznik akcji, co blokuje mi tą akcję do momentu nie spłacenia tego odpustu, tak? To też jest historycznie jakby odzwierciedlone, że w tamtych czasach no, Kościół po prostu wystarczył mu zapłacić i odpuszczał grzechy i tak dalej. Odpust daje mi natychmiast albo koronę, albo 3 monety i oczywiście minus 1 punkt, jeżeli się go nie pozbędę, tak? Ale w tym przypadku, jeżeli mam odpust, to jakby tą akcję mam zablokowaną, nie mogę jej przestawiać, ruszać i tak dalej, więc muszę go spłacić w przyszłości. Ja sobie z odpustu wezmę 3 monety, 3 floreny i będę chciał pozyskać też tego bankiera. Tak, czyli 4 mnie to kosztuje, wydaję 3 monety z odpustu, jedną monetę z farmy sobie wygeneruję i dzięki temu dostanę tego bankiera, który pójdzie od razu tutaj. Ja skorzystam z bankiera
Znowu generuję mi 3 pieniądze. I w tym przypadku kupię sobie za 2 monety skrytobójcę. Daję od razu nowego agenta, więc mam jeszcze jednego, którego będę mógł użyć. Runda czwarta, czyli w tej rundzie już będziemy musieli płacić żołd. Ja swoim wzorcikiem idę o jedno pole, będę robił akcję intrygi, tutaj stąd. I ta akcja sama z siebie daje mi aż 3 ikonki maski, tak, które sobie tam już wcześniej jakby to ogarnąłem, tak, bo sama karta daje 2 i jeszcze jedno to usprawnienie. Dodatkowo jakbym miał gdzieś jeszcze maski, mógłbym je dodać, ale nie mam. Na pewno jedną ikonką maski zdejmę sobie tego agenta, tak, czyli po prostu pozbędę się go. Więc tak, jednego agenta wyślę tutaj Gandalfowi do jego komnaty. I co ważne, w jednej, na naszych gracza może być jeden znacznik jednego gracza. Tak, tak, tak. Tego nie ma w instrukcji, ale jest to jest jakby errata na BGG napisana przez całego autora, gdzie właśnie, bo mogłoby dojść do zablokowania, szczególnie na więcej graczy. Czyli maksymalnie jeden agent jednego gracza może być w pałacu innego gracza. Jakby było nas 4, mógłby mieć 4 różnych agentów, nie? Ale nie dwóch takiego samego rodzaju. Jest też taki wariant dla początkujących, gdzie ogólnie jest zasada, gdzie maksymalnie w jednym pałacu może być jeden agent i tyle. Po prostu. To jest taki wariant dla ludzi uczących się zasad, nie? No i mam jeszcze jednego agenta, którego mogę sobie wysłać do Florencji, na wpływy florenckie. Tak? Oznacza to, że Gandalf, jeśli chciałby akcją przejęcia i wpływów przesuwać ten znacznik, to zawsze ta pierwsza korona się po prostu jego marnuje, tak? Czyli ma tą akcję przesuwanie drożej. A chcę się trochę zabezpieczyć, bo jak wejdzie we wrogość, będę musiał się z nimi bić, a na razie nie chcę. No i tyle. Jeszcze w ramach akcji dodatkowej, którą mogę robić kiedy chcę, bo skorzystam sobie ze swojego bankiera, żeby wygenerować 3 floreny, ponieważ teraz będzie trzeba płacić za wojsko, więc kasa się przyda. Tu jeśli chodzi o też czas gry, jakby cel, to gram oczywiście 21 rund. Wygra gracz, który zdobędzie najwięcej punktów według tego tutaj kafelka. Aczkolwiek, gdyby w trakcie gry, w fazie końca wiosny, zdarzyło się tak, że ja bym przejął Neapol jako Francja, to gra się automatycznie kończy, na pewno Francja wygrywa. Nie? To też jest taki jakby jeden z warunków zwycięstwa, oprócz tego na czas. Nie? Natomiast Neapol wygrywa remisy. Jeżeli na koniec gry będziemy mieli tyle samo punktów, no to Neapol jest zwycięzcą wtedy. Dobrze, ja proszę się o jeden. I ta akcja jest wyjątkowa, ponieważ jeśli jest tutaj żeton intrygi innego gracza, a jest to akcja intrygi, to mogę tutaj wejść i odpalić tą akcję. Normalnie jest to zabronione, natomiast to pozwala mi od razu zdjąć ten żeton, jedną z tych moich ikonek, no i wtedy drugą wykorzystać na coś innego, jeśli mam ich więcej, tak? Tak, to jest warunek, tylko że właśnie pierwszą zużytą maską trzeba właśnie zdjąć ten znacznik, nie? Tak, no oczywiście właśnie... jeszcze wrócę tylko do tego, że przeminąłem to pole, więc tu mi się odblokuje karta. Tak, i mam jeszcze jeden znacznik. I teraz myślę, że będę dalej Bartka blokował, czyli wracam z powrotem do naszego księciunia. No to co? Koniec wiosny, rozpatrujemy oblężenia. Dalej jakby nic się nie dzieje, tutaj cały czas nie chcę oblegać Florencji póki co. Więc żołd. Musimy płacić żołd. Tak? I teraz jest ta runda, w której jakby jest czas na to. Żołd płacimy w ten sposób, że za każdych 2 żołnierzy wystawionych na mapie musimy zapłacić 1 monetę. Przy czym zaokrąglamy zawsze w górę, czyli jeżeli mam jednego, to i tak muszę zapłacić 2. Ja mam 3, czyli w sumie daje mi to 2 monety, które muszę zapłacić. Jeżeli nie chciałbym albo nie mógłbym zapłacić, to wtedy żołnierzy się ściąga i daje się do zasobów ogólnych. Ja mam 2 żołnierzy na mapie, więc płacę tylko 1. Mhm. Żołd zapłacony, reorganizujemy pałac. Ja znowu jestem poblokowany, więc no, nawet jakbym chciał, to nic nie mogę zrobić w tym momencie, nie? Tak, ja sobie tylko bankiera przerzucę w to miejsce. I zakupy, i z tego co widzę, nie stać mnie chyba na nic. No nic, ja tylko użyję mojego bankiera, dostanę z niego 3 monety i w sumie nic nie kupuję, bo na razie nie potrzebuję. Runda 5. No dobrze, pójdę o 1, co odświeża mi obie te karty. To jest ważne, że to się robi w trakcie ruchu, czyli już wykonując akcję manewru, którą w tym momencie będę mógł wykonać. Gdybym chciał wykonać, to tak, karta już dla mnie działa, bo przekroczyłem w tym momencie tą ikonkę. No i co, i robię manewr, tak? Mam jednego konia wygenerowanego stąd i jeszcze 2 ewentualnie z Gilberta. Więc mogę zrobić do 3 ruchów. No to co, ja ruszę się 1 i 2 do Perugii. No i tym jeszcze żołnierzem pójdę sobie tutaj, do Parmy. Ja ruszę się o 1.
zrobię akcję zarządzania. Akcja zarządzania pozwala odtapować te kafelki, przygotować je ponownie. Każde wydanie jednej korony powoduje, że mogę odkręcić dwa takie kafelki. W przypadku tej akcji daje mi to z automatu zawsze jedną ikonkę. No i gdybym miał jeszcze gdzieś indziej w moich dworzaninach taką ikonkę, mógłbym również jej użyć. Nawet gdyby to była jedna z tych kart, z tych żetonów, ale musiałaby się oczywiście odtapowana. Nie mogę nigdy używać ikonek, które są dostępne na polach akcji, ponieważ one są przypisane tylko do tej akcji, którą mają narysowaną. Mhm. I tu też można płacić krzyżami, nie? I co ważne, nie mogę, na przykład teraz użyję tej ikonki, żeby odtapować dwa żetony, to nie mogę teraz jednego z tych żetonów użyć, aby odtapować kolejne dwa. Wydawanie ikonek jest w tym samym momencie, czyli najpierw muszę wydać określoną liczbę ikonek i tyle kafelków odwrócić. I potem już jakby nie mogę więcej tego robić. I to będzie cała moja akcja, ja tylko chciałem odzyskać troszkę symboli, których mi tutaj w grze brakuje. Mhm. No dobrze, czyli co? Idziemy koniec wiosny, rozpatrujemy oblężenia, ja będę oblegał teraz Perugię. Perugia ma siłę 1, ja mam siłę 2, więc z automatu ją udaje mi się podbić, tak? Mhm. Dostaję ich kafelek, który będzie mi generował monetki i oznaczam sobie, że jest to moje miasto. W tym momencie. I tyle, tak? Jeśli chodzi o koniec wiosny, czyli oblężenia wszystkie. Następnie mamy zimę, czyli żołdu nie płacimy, bo w tej rundzie się nie płaci. Możemy reorganizować swój pałac. Ja sobie przeniosę bankiera w to miejsce oraz od razu go użyję, żeby dostać 3 monety. No, zaraz mi się odtapuje, jak będę się ruszał tym znacznikiem. Mhm. Ja reorganizuję, czyli skrybujcę wrzucę sobie tutaj pod Alfonsa, czyli wzmacniam swoje akcje intrygowania. Intrygi. I zakupy. Dobra, sobie kupię jeszcze jednego doradcę, czyli wydaję 3 monety i jedną koronę, którą generuje Genua. Kupuję sobie doradcy. Doradców można mieć więcej niż jednego, przy czym no, w jednej rundzie nie mogę ich kupić. W tym samym momencie i doradcę zagram sobie tutaj, ponieważ musi iść na pole dworzan i on daje mi jednego agenta więcej. Ja kupię sobie teraz naczelnika. Naczelnik kosztuje 3 monety oraz koronkę, więc 3 monety oraz odmówię za niego koronkę, czyli mamy to. Naczelnika dokładam sobie do swoich dworzan i on oddaje mi od razu żeton intrygi kolejny. Agenta. Znaczy tak. Tak, przesuwamy znacznik. Jesteśmy w roku 95. 495, tak. Czyli rok minął, 6, tak, bo to po 2 miesiące. Dobra, idę tylko w jedno pole, robić akcję przejęcia. Mam tylko jedną koronę stąd, więc tylko jedną rzecz mogę zrobić. No przejęcia miasta nie mogę, bo potrzebowałbym przynajmniej 3. Tutaj, tutaj albo tutaj. Ewentualnie 2, ponieważ też można podbijać nadmorskie miasto, ale musiałbym generować statki, których na razie nie mam. Miasta niektóre mają taką kotwicę, znaczy, że są to miasta z portami. I te miasta teoretycznie też sąsiadują z innym miastem z portem, czyli nawet ja sąsiaduję bezpośrednio z Messiną, z Genuły. Ale żeby na przykład podbijać takie miasta żołnierzami albo właśnie wywierać na nich wpływ, muszę dodatkowo za każde morze, które przebywa, muszę wydać taką ikonkę statku, którą mamy na przykład tutaj w Genui. Nie? Na razie nie mam żadnych tych żetonów statku, tu musiałbym wydać aż 2. Mamy tutaj 2 morza i wtedy mógłbym ewentualnie do Messina i tak musiałbym mieć 2 korony. Więc tą jedną koronę, którą zużyłem, po prostu wydam na to, by przesunąć się znacznikiem Florencji na jedno pole. No i tyle niestety. Taka bieda akcja, ale trochę jestem poblokowany, jak to w takich grach bywa. Dobrze, idziemy zgodnie z panem. Ruszam się o 1. Zrobię akcję manewru. Mogę albo 4 ikonki ruchu mam, mogę 4 razy się ruszyć, bądź też mogę sobie z jednej z nich ruszyć się o 2, a z drugiej sobie dodać plus 1, płacąc 1 florena podczas oblężenia. Pierwszy żołnierz pójdzie sobie do Terracyny, a drugi pójdzie tutaj do Benevento. To są moje dwa ruchy i płacę 1, dzięki czemu pozyskuję ten żetonik, który będę mógł teraz w czasie oblężenia wydać. Tak, to jest ważne właśnie, że jeżeli są zasoby tutaj na miejscu akcji, tak, czyli generujemy wtedy ten żeton, normalnie jakby gdzieś to było pod boku, to byśmy stapowali kartę, ale ten żeton działa tylko do końca tego roku, czyli jeżeli by był niewykorzystany, to on spada po prostu, nie? Zostaje zmarnowany. No dobrze. To samo dotyczy nawet gdyby tu pieniądze jakieś dawała karta, to są też tylko pieniądze przeznaczone na tą akcję i też by się marnowały, więc nie wchodzą do skarbca. No dobrze, koniec wiosny, rozpatrujemy oblężenia, czyli tutaj Terracina jest podbijana. Tak, Terracina. Na razie mam 1 do 1, więc płacę tym żetonikiem, żeby mieć 2 i dzięki temu wygrywam. Mhm. Czyli
Wkładam sobie tutaj moje miasto i dostaję kafelek terracinę. Daj tylko łódeczkę. Zima. Żołdu nie płacimy. Jeszcze 4 miesiące do żołdu. Reorganizujemy pałac. Tak, wyjmę tą kartę usprawnienia. Czyli skrytobójcy. Dodam go sobie, chociaż wtedy nie będę kupić karty, ale tak nie kupię. Dodam go sobie tutaj. On oczywiście jest stapowany, tak? Czyli bo wyszedł z pałacu, więc on na razie nie działa. Ja sobie tylko dorzucę naczelnika w to miejsce. Zakupy? Ja nic nie kupuję, na nic mnie nie stać. Ja też jestem goły i wesoły, więc nic. No to co, runda siódma. Tak, ruszam się raz, dwa i dopłacam dwa floreny. Raz na ruch mogę to zrobić, czyli jeden floren i drugi z Perugii. Aby ruszyć się o jeszcze jedno pole, będę robił akcję intrygi. Przechodziłem przez tą strzałkę, więc odtopowuję sobie dwie karty stąd. No i robię intrygę, tak, czyli będę generował maski w celu wysyłania agentów. Mam dwie maski z akcji i dwie maski ewentualnie jeszcze z tego koleżki, które chyba użyję. Pierwszą ściągam sobie tego agenta. Na razie, podejrzewam, że chwilowo. Drugą maską mogę zawsze agentów też przenosić, więc sobie tego stąd przeniosę na inne pole. No, wyślę ci go na koronę, na zarządzanie. No. Mhm. Nie, zostawię sobie te dwie maski. Zależało mi na odblokowaniu głównie tego ziomka, więc niech jest tak, jak jest na razie. Tu Bartek mnie zblokował. Zrobię aktyw wpływ 1-2. Odblokowuję te dwie karty. I będę robił akcję wpływu. I po prostu przesunę się chyba tylko tym znaczykiem w to miejsce. I tyle. Za jedną koronę? Za jedną koronę, no, którą dostarcza mi sam ambasador. No dobrze, koniec wiosny. Jakieś oblężenia? Nie. No to zima. Żołdu jeszcze nie płacimy. Reorganizacja pałacu. Nie zmieniam układu. Ja tylko przerzucę bankiera sobie w to miejsce. Zakupy? Tego też mogę, przepraszam, tego też. Zakupy? Ja nic nie kupuję. Ja wydaję 3, znaczy dostaję 3 za bankiera. I teraz kupię sobie ambasadora. On kosztuje mnie 2 monety oraz ikonkę korony, czyli 2 floreny oczywiście mam. Koronę biorę sobie z mojego Ferdynanda z Napolu. Tapuję go i dzięki czemu pozyskuję jednego ambasadora do mojej puli. No dobrze, to runda 8. Tu będziemy płacić żołd w zimie. Ja chyba skorzystam z możliwości, że wyjątkowo przypadkiem Ludwik Orlański jest odblokowany. No bo. I lecimy. Czyli tak, najpierw sobie zużyję bankiera, żeby dostać 3 floreny. I jadę. Raz, dwa i dwa dopłacam. Raz na ruch mogę zrobić 3 i dzięki temu bankier mi się znowu odświeża. I mogę zrobić akcję przejęcia lub wpływów. Tu już z bazy mam 2 korony. Mogę jeszcze zużyć doradcę, żeby dał mi 3. Tak, tego. Teraz pomyślmy, czy ja chcę przejąć miasto, czy chcę sobie poprzesuwać znacznik. A przesunę znacznik, tak, czyli wydaję 2 te korony plus jeszcze z doradcy 3 i przesunę sobie znacznik Florencji 1, 2, 3. Jestem już z nimi w tak zwanym tymczasowym sojuszu. A, ja w ogóle szedłem stąd, czyli jeszcze te 2 mam odświeżone. No i poszedłem 1, 2, 3. Dobrze, ja idę na Alfonsa, książę Kalabrii. Będę robił intrygi, czyli mam 3 ikonki. Pierwszą ikonką zdejmę ten znacznik tutaj z tego toru wpływu. Drugą ikonką dołożę swój. Co oznacza, że Bartek nie będzie mógł teraz nawiązać sojuszu z Mediolanem. Trwałego sojuszu. Nie, bo jestem liderem takim teraz sojuszu, powiedzmy, że się dogadujemy, nie? Tak. I jeszcze mam jedną ikonkę. Mogę zdjąć z naczelnika, ale w sumie on mi tam nie przeszkadza. Więc spróbujemy sobie dołożyć jeszcze. No, dołożymy sobie spalenę. Oblężeń nie mamy. No to zima. Płacimy żołd, bo jest czas na zapłacić naszym żołnierzom. Nie mam 3, więc muszę zapłacić 2 monety, więc sobie zużyję bankiera. I moneta mi jeszcze wraca, nie? Płacę 1. I oczywiście nie odnowiłem kartę, bo przeszedłem przez to pole, więc te 2 karty mi wróci. Teraz jest reorganizacja pałacu. Ja sobie tego skrytobójcę z powrotem rzucę tu. Nie wiem, po co go wyjąłem wtedy, ale teraz go z powrotem rzucę. I Gilberta wrzucę tutaj, czyli tą akcję manewru sobie troszeczkę ulepszę i zwolnię miejsce, ulewę nie mam miejsca,
Może pozyskiwać nowe karty. Co prawda nie stać mnie na nie, ale miejsce też trzeba mieć. Okej, okay. Ja sobie przerzucę te dwie karty w to miejsce. Znaczy najpierw tą tutaj i tą tutaj, tak? No to cały czas mam jedno miejsce więcej dostępne, więc mogę korzystać z tego albo z tego dowolnie. Ważne, żeby zawsze było tylko jedno więcej. Czyli tego ambasadora jeszcze podłożę pod ambasadora. Zakupy. Ja nic nie kupuję, mogę wynająć żołnierza, tylko że on jest strasznie daleko. No w sumie zróbmy to, tak? Bo podczas zakupów można też robić rekrutację i rekrutować możemy żołnierzy, płacąc za nie monetami. Przy czym, jeżeli rekrutujemy żołnierzy w miastach startowych, u mnie to jest Turyn i Mediolan, płacimy jedną monetę, natomiast jeżeli w miastach, które kontrolujemy, innych, to już wtedy trzy. Ja sobie z jednego żołnierza zrekrutuję w mieście startowym i będzie to Mediolan. I tak płacę żołtek za 4, więc niech on sobie już jest, mogą zrobić w sumie wcześniej. Mhm. Nic innego nie kupuję, bo no niestety nie stać mi ciągle. Ja to najpierw korzystam z bankiera. On daje od razu 3 monety. Jest taki chodzący bankier, akwizytor. Chodzi tylko i daje pieniądze. Czyli będę chciał kupić doże na polu, czyli to jest mój taki kafelek. On kosztuje mnie 3 floreny i 2 korony. Jedną koronę mam jako książę na polu i jedną mam z Ferdynanda. I dostaję ten kafelek. On pozwala mi się dodatkowo przesuwać na torze, plus mam 2 koniki w razie gdybym ich potrzebował. No i też na koniec daje jeden punkt i daje... I zwiększa mi miejsce na kartę. Pałacu, no. Dobra, co, lecimy dalej, nie? Runda 9. Ja idę sobie o 2 pola. Teraz tutaj jeśli chodzi o odpust, to mogę go spłacić w momencie stanięcia na nim lub przechodzenia przez niego, no ale on mi kosztuje krzyż i 2 korony, więc na razie mi nie, albo 2 korony, więc na razie mi nie stać na to. Niestety. Dobra, robię intrygę, tak? Mam 3 maski z bazy i jakby nigdzie więcej nic nie mam dodatkowo. Czyli co, pierwszą maską ściągam tego dziada. Drugą sobie dokładam mojego. A trzecią... A daj, tą maskę tu przeniesiemy. Tu na walkę? Tak, tego. No, jakbyś chciał zrobić to wtedy. No nie możesz. No i tyle, co? Taka akcja. Troszkę się tu będziemy z Bartkiem szarpać, bo ja nie chcę dać mu nowych lokacji, a on chce je bardzo przejąć, więc poszarpiemy się. Czyli tak, ruszam się 1-2, skorzystam z mojej doży na polu, która pozwala mi się przesunąć darmowo jeszcze o 1. Tylko ci przypomnę, że raz możesz tylko zapłacić monetami, nie? Wiem. Odblokuję te karty. A, bo to będzie robił, dobra. A tam mogą ci zablokować. No i teraz z racji tego, że sobie odblokowałem kartę, wykorzystam ją. Dostanę za to 3 monety i zapłacę 2, aby przesunąć się o jeszcze jedno pole. Dzięki czemu mogę zrobić akcję wpływu. Mam bazowo już 2 ikonki koron, które będą mi potrzebne, żeby wykonać akcję. I wykonam akcję przesunięcia i po prostu przesunę ten znacznik. Przy czym jedną ikonkę muszę zmarnować, bo jest tam mój agent. Jego agent, więc drugą ikonką przesunął ten znacznik o jedno pole w tę stronę. No właśnie. Dzięki temu Bartek nie może zawiązać sojuszu, bo już ma tylko przychylność. No dobra, wszystko? Takie wszystko. No to co, żołdu nie płacimy, tych nie ma, oblężeń nie ma, żołdu nie płacimy, reorganizacja pałacu. Ja chyba zostawiam tak jak jest. Ja robię reorganizację. To wrzucę tu. I po prostu dobieram dwa kasy. No to lecimy, 10. runda. No i właśnie, Gandalf mi tu popsuł, ale to był mój błąd tak naprawdę. No dobrze, idę o jedno pole, mam kart, więc się nie odtapowują. I będę robił akcję najazdu. Mam 2 ikonki konia, więc mogę robić 2 ruchy. Jak sobie wezmę tego mojego ziomeczka, idę nim raz i dwa. Jestem w przyjaznych kontaktach z Florencją, więc mogę przez ich miasta przechodzić. No i tyle, tylko sobie wzmacniam granicę. Dobrze, no ja będę się intrygował dalej. Czyli mam 3 akcje intrygi. Ferdynand się odnawia. Dobrze, no to co? Jedną blokuję Bartkowi tą akcję przyjmowania. Drugą zdejmę ten znacznik, żeby nie miał tak łatwo przesuwać. A trzecią dołożę swój, no nie ma wyjścia. Trzeba mocno bronić to miejsce. Oblężeń nie ma. Żołdu nie płacimy, reorganizacja pałacu, no ja nic nie robię. Ja przerzucę Ferdynanda w to miejsce. No i zakupy. Dalej nic u mnie.
Nie, mogliśmy coś kupić. Co kolejnego ambasadora w sumie. Kosztuje to 2 pieniądze. Korona. I dostaje ambasadora. Tutaj nawet. 11 runda. To zablokowałeś sobie akcję odnawiania kafelków? Mhm. Nie mam jak tego spalić w ogóle. Dobra, ja jestem jak zwykle zablokowany. Idę tylko raz, dwa. Otrzymam sobie te karty. I tyle. To jest jakaś padaka u mnie. Nie robię akcji, bo jest zablokowana i na razie po prostu muszę się wstrzymać, bo jest ciężko. Dobrze, ja zrobię akcję zarządzania. Mam jedną ikonkę. Wydam jeszcze tą ikonkę. Dzięki czemu mam dwie. No i teraz mogę w sumie odświeżyć 4 kafelki. Czyli lecimy. 1, 2, 3 i 4. I to tyle. Koniec wiosny. Oblężeń nie ma. Żołdu nie ma. Reorganizacja pałacu. Ja sobie przestawię te dwie karty tu. Ja nic nie reorganizuję. Zakupy. Trzeba coś kupić w końcu, bo bez tego to nie idzie tu grać. Dobra, za 3 kasy, czyli to, i za koronę, czyli to, kupuję sobie tego naczelnika, tak? On jest naczelnik. Wrzucam go sobie tutaj i dostaję agenta. Ostatniego, 5. Dobrze, ja nic nie kupuję na razie. Jest okej. Dobra, czyli 12 runda. Ja zaczynam. No to co? Raz, dwa. Intryga, nie? To tego nie spłaca, bo mi oczywiście nie stać. Intryga, czyli mam 3 maski do wykorzystania. Jedna będzie tutaj, druga będzie tutaj i trzecią będzie tu. Robię tak. 1, 2. Odblokowuje mi się karty. Następnie to zużyję, żeby ruszyć się jeszcze jeden. Zużyję to, żeby ruszyć się jeszcze jeden. I zrobię akcję intrygi. Czyli pierwsza, druga i trzecia. Ale jesteś nudny. Żołd. Już tym razem płacimy żołd, bo oblężeń oczywiście nie ma. Ja muszę zapłacić 2. Tak, a ja 1. A mnie nie stać. Mógłbym wziąć odpust, ale z tymi odpustami to mi nie idzie. Jeśli zapłacę 1 i 2 muszę wycofać. To słabo. Reorganizacja pałacu. Ja sobie wrzucę tego ziomka tu. Muszę trochę podblokowywać. Ja sobie przerzucę moich ludzi na tą drugą stronę. Ja już mam 2 odblokowane pola, więc mogę te 2 wykorzystać też. Wszystko idzie na tą stronę. Przegrupowanie się. No i zakupy, ja nic nie kupuję. Ja kupię. Czyli tak, bankier. 3 monety mi daje najpierw. A będę chciał kupić za 2 kondotiera. Czemu ich przyniosłem, bo co? W sensie, dopiero tu minąłem. Sorry. Czy ja ich nie przynoszę, bo widzicie, zapomniałem, że ja wypełniałem to pole. Lepiej z tej strony ich kłaść. Ok, czyli to zostaje bez zmian. Ja tylko jeszcze skorzystam z mojego Ferdynanda z Neapolu, który da mi 2 monety. Tyle na razie. No dobra, runda 13. Nie, idę tutaj, raz, dwa, odświeżam sobie te 2 karty i robię akcję zarządzania. Mam tu 1 koronę, tu drugą, czyli mogę 4 kawałki odtopować, nie? Dobra, na Królestwo Francji, na pewno Genuę, Mediolan. I co, może działa? Działa, są spoko w sumie. To zużyłem, nie? Dobrze, jedę sobie tutaj, powalczę sobie. Będę chciał podbić Palermo w tym przypadku. Palermo jest za morzem tyreńskim, więc żeby do niego się dostać, muszę zapłacić 1 łódkę za każdą wojsko, które chcę tam przeprawić, przy czym no, mogę je tylko przeprawiać z portów, nie? Czyli tylko z tego tą jedną jednostkę mam. Więc zużyję łódkę.
Czyli po prostu przerzucam tego wojownika do Palermo i tyle. Znaczy tak, nie tyle, bo teraz zapłacę dwie monety, skorzystając z mojego tutaj Federico ze wzmocnieniem, bo nie skorzystałem z żadnych koników, więc mogę skorzystać z tych bonusów. Czyli w tym roku dostaję dwa żetony plus jeden. Dzięki temu będę miał wystarczającą siłę, żeby podbić to Palermo. Tak jest. No i mamy koniec wiosny, czyli sprawdzamy te właśnie oblężenia, nie? Mhm. Ja mam w Palermo, Palermo ma siłę 3, ja mam żołnierzem 1 oraz obniżam wartość miasta o 1, czyli mam 1 do 2. To mam dwa żetoniki, więc tak naprawdę mam 3 do 2, więc wygrywam tą nierówną walkę. Rzucam żetonik. Dostaję Palermo. Który wchodzi do mojej tutaj puli kafelków. Tak jest. Koniec zimy, znaczy koniec wiosny, zima. Żołdu nie płacimy. Reorganizacja pałacu, sobie bankiera przystawię. Od razu go nawet użyję, żeby dostać 3 monety. Ja przerzucę sobie ambasadora. No, wrzucę go tutaj do naczelnika. Zakupy. Wydam 3 monety. I koronę, powiedzmy, z Mediolanu. I poproszę tego z chorążego. Mhm. Ja sobie kupię ambasadora. Bo się kończą karty ambasadorów. Kosztuje mi to 2 monety oraz koronę. Koronę zużyję sobie z Neapolu. A jeśli chodzi o kasę, to mam 1 i wezmę sobie odpust na tą akcję, żeby dostać jeszcze 3. Tak? Czyli płacę 1 jeszcze dodatkowo, czyli 2 mi wraca. No dobra. 14 runda. Zbliżamy się do końca. To co, ja jadę raz, dwa. To mi się odświeża, bankier. No i teraz mam kartę z odpustem, którą będę chciał spłacić, bo już teraz będę mógł. Muszę na to wydać albo krzyż, albo dwie korony. Ja sobie wydam dwie korony i będzie to Genua i chorąży. Tak, i dzięki temu kartę odpustu zrzucam. I mogę zrobić akcję, na której skończyłem, nie? Bo jakby to jest możliwe. Mógłbym też jakby ominąć tą kartę i spłacić tą kartę odpustu, którą minąłem, ale nie chcę. Czyli robię akcję Ludowika Sforcy. No jest to akcja manewru, czyli mam dwa ruchy koniem, gońmi lub jeden do siły. Ja się po prostu ruszam moimi dwoma żołnierzami tutaj, każdy po jednym ruchu i tyle. Okej, ja robię akcję 1-2, odnawiam te karty. I będę robił akcję wpływu. Mam dwie ikonki. Dopłacę trzecią z Benevento. Będzie ikonka krzyża. Dzięki temu mogę się na tym torze przesunąć. Czyli tak, 1-2. I mam jeszcze jedną koronkę. Mogę sobie zdobyć tutaj wpływ ewentualny tu. Koniec wiosny. Rozpatrujemy oblężenia. Czy ja walczę tutaj o Spolento. Jest na razie siła 2-2, więc muszę wydać, zużyć moich dział. Skorzystać, czyli wydaję bankiera, żeby dostać 3 monety i jedną z tych 3 monet wydaję, aby skorzystać z dział, które mi zwiększają siłę o 2. No i dzięki temu Spolento zdobyłem. Żołdu nie płacimy, organizacja pałacu u mnie raczej bez zmian. Ja sobie przeorganizuję pałac. Wrzucę sobie tego ambasadora w to miejsce. I mojego bankiera w to miejsce. I mojego Ferdynanda również tu przyrzucę. Za chwileczkę mi się odnowię, jak się ruszę. Mhm. Zakupy, ja nic nie kupuję. Ja kupię, czyli tak, najpierw bankier za 3 monety. Kupię kolejnego ambasadora, czyli wydaję 2 monety. Zużyję Ferdynanda na ikonkę korony. I dzięki temu zyskuję kolejnego ambasadora. Okej, okay. Czyli runda 15. No i co, trzeba robić te intrygi? 3, nie? 3 ikonki to jest raz. To będzie 2. No i 3. Czy ona tu zaraz wróci? No, teraz ja? Mhm. Ruszę się 1, odblokuję moje karty.
No i też robię trzy intrygi. Czyli oczywiście zdejmuję tą ikonkę, odrzucam tą. Mhm. Tych nie ma. Oblężeń, żołdu nie ma. Reorganizacja pałacu. I sobie tego Ludowika ściągnę. On oczywiście idzie stopowany. Ja sobie przerzucę na pewno te dwie postacie. Wrzucę tylko sobie ambasadora jednak pod ambasadora. Tyle. No gry. Zakupy, nie? No bo ja sobie tak zużyję tu dwie monety z Espolento, tu dwie, czyli to są cztery. I jeszcze wydam dwie, to jest sześć, żeby sobie zrekrutować dwie jednostki. Nie w swoim mieście, czyli do mnie kosztuje 6, nie? Normalnie w moim kosztuje mnie za złotówkę. Dobrze, ja sobie za dwie monety tylko tak asekuracyjnie wykupię dwie jednostki do Neapolu. Boisz się? Tak troszkę. A, ja oczywiście zużyję jego jeszcze Ferdynanda, czy tam trzy pieniądze. Okej, 16 runda. Dobra, idę raz, dwa. Tu się odświeża. I co mam? Tu jedną koronę, czyli mogę sobie odświeżyć dwa kafelki. I z chorążego mogę wydać jeszcze jedną. Albo z doradcy. Odświeżę sobie jeszcze Mediolan i Genoę, powiedzmy. Ja moim akcją robię akcję wpływu. Czyli w tym przypadku będę chciał zrobić sojusz. Sojusz trwały, tak zwany. Tak jest. Ta akcja działa w ten sposób, że robimy, żeby mieć sojusz trwały, to musi naznaczyć być na polu sojuszów, czyli na tych dwóch ostatnich polach i nie może być to cudzego agenta, tak? To wcześniej Gandalf mi właśnie blokował. I żeby zrobić tą akcję, robimy to za 0 koron, ale jakby robimy tylko to i nic więcej. Czyli nie można wydawać koron, żeby zdobywać jakieś miasta albo przesuwać się na tych znacznikach, tak? Czyli to jest jakby takie, robisz tylko to i tyle. I jeżeli robisz dany sojusz, czyli ty w tym przypadku masz robić, czyli ten znacznik schodzi już, tak? Mm-hmm. Bo ten znacznik, sojusz jest trwały i wszystko, co należało do Rzymu, jest teraz idzie do Gandalfa. Czyli dostajesz dwa miasta, które są aktywne, dwie postaci, które musisz wrzucić, ale jedna z nich daje już miejsce w tym. Tak, jedna ma ikonkę, że zwiększa mi pojemność miejsca, tak? Czyli tak naprawdę mam już maksymalnie rozwinięte swój pałac. No i masz możliwość kupowania dodatkowego jednego białego agenta, ale tylko dla Rzymu i jednego żołnierza też tylko w Rzymie, tak? Tak, w stolicy. Dodatkowo odblokował mi się jeden... Twój, a ten ich, no ich. Jeden ichni agent. No. I teraz już jakby nie można wpływać na ten dole agentami ani niczym, po prostu już Rzym jest sojuszem dla Gandalfa do końca gry, nie? Chyba, że go zniszczę. Taki był plan, ale niestety zabrakło mi paru rzeczy. Dobra, rozpatrujemy oblężenia. Oblężeń nie ma. No i płacimy żołd. I teraz się wpierdzieliłem, bo nakupiłem tego wojska i nie mam jak opłacać. Ja mam jednostek? 4. A to tylko dwie monety w sumie. To mogę sobie stopować Mediolan. Jeszcze mi reszta zostanie. Okej, ja mam 4 jednostki na mapie, więc już płacę dwie monety. Reorganizacja pałacu. Sobie rzucę Ludowika Sforza tutaj. Ja sobie wyciągnę tego skrytobójcę, gdzie jest stapowany, ale wrzucę sobie Cezara Borgia pod tą kartę. Chcę większą liczbę ikonek, jaką będę mógł zrobić na intrygę. I w sumie tyle. Zakupy. No ja nic nie kupuję. Dobrze, ja na pewno za jedno sobie dokupię żołnierza w Rzymie. Tak, no jeżeli kupujemy w ich głównym mieście, czyli w, no, w Rzymie, w tym przypadku w Rzymie, no to oni kosztują mi jeden. 17 runda. Dobra. Teraz dwa. Zrobię sobie zarządzanie. Jedną koronę mam z bazy, czyli odświeżymy sobie na pewno Mediolan i dołożę Mediolanu. I za chorążego, który też mi daje koronę, jeszcze odtopujmy. Same pieniądze zostały. No to Spolento i Tury. Ja mam drugie wojsko, to trzeba je dbać o nie. No. Zrobimy akcję tak. Jeden. W tym momencie będę chciał iść dalej, więc mogę teraz opłacić koszt odrzucenia odpustu, jeśli przechodzę przez dane miejsce. Nie tylko jak kończę.
i będę chciał to zrobić. On kosztuje jeden krzyż, który mam z tego papieża Aleksandra III, wykorzystuję go, dzięki czemu mogę odrzucić odpust. I idę drugim ruchem w to miejsce, a dzięki temu te karty mi się wszystkie odnawiają. A, jeszcze dwa pieniądze wcześniej wziął. Nie? Mhm. Przed ruchem bym stopował, bym dobrał do pieniądze i teraz bym się to odnowił. I teraz mam możliwość wykonania tej akcji. To jest akcja... Zarządzanie. Zarządzanie. Ja mam tutaj już od razu dwie ikonki, czyli mogę łącznie odtapować cztery kafelki. Czyli jedziemy. Książę na polu, raz. Dobrze, dwa. Trzy. I cztery. No to żołdu nie ma. Reorganizacja pałacu. Ja sobie tylko wyciągnę spod tego tą maskę tu. No i tyle. Ja sobie przerzucę bankiera w to miejsce. Kanoniera w to, a księcia w to. Zakupy? Dobra, lecimy w wojsko. Czyli Mediolan daje mi 3 kasy, jeszcze Turyn daje 2 i tu złotówkę wydaje i zatrudniam sobie jeszcze 2 żołdaków na... tutaj. Się grubo szykuje. Dobrze, ja sobie najpierw wydam bankiera. Mam 3 monety. Kupię sobie królestwo w tym przypadku. Czyli wydaję ten kafelek królestwa, tak? Czyli to kosztuje mi 5 monet. 2, 3, 4, 5 monet. I muszę wydać 2 korony i 2 krzyże. Mhm. Czyli będzie tak. Krzyż. Benevento krzyż. Korona. I jeszcze jedna korona stąd. Czyli dostaję królestwo. Brawo. Teraz jesteśmy już równi. Tak, w końcu dotarłem do twojego poziomu. 18 runda. No dobrze. Raz, dwa. Tu mi się to topowuje wszystko. No i co, manewr, nie? To tak, wydamy sobie 2 konie stąd. 2 stąd i 2 z tego, a z tego weźmiemy żeton. Płacisz monety? Nie, ja tu mam za darmo na tej karcie. Mm. Czyli mam 6 koni, nie? To całym moim wojskiem sobie wbijam do Benevento. Dzień dobry. Mm, dzień dobry. I to wszystko. Wyjdź z tego na opalu. Dobrze, Bartek mnie tu zachęca do odwiedzin, więc ja odwiedzę go jeszcze, no co tam. 1, 2, to jest mój podstawowy ruch, wszystko odblokowuję. Następnie zajrzyj kafelek, dołożę i książęta, żeby mieć jeszcze 2 dodatkowe ruchy, czyli 1, 2, no i mam akcję tier wojskową. Czyli też będę chciał się poruszyć. Ściągamy wojska do obrony Benevento, czyli najpierw z nadmorskiego Palermo łódką sobie przeprawię jedno wojsko. Czyli wbijam się z powrotem. Przepływam przez jedno morze, więc kosztuje mnie to jedno łódko. Oczywiście mógłbym płynąć dalej, dookoła gdzieś tam próbować płynąć, ale to no, się nie opłaca teraz. Będę chciał jeszcze wykonać łącznie 3 ruchy, żeby tam dojść. Mhm. Dobrze, 2 z tej postaci. I jeszcze potrzebuję jeden ruch. No więc to będzie z tego. Czyli mam łącznie 4 ruchy, z czego na jeden się zmarnuje. Wydam monetę, żeby kupić tutaj jeszcze jeden żetonik, nie? Plus 1. Dobrze, jeszcze bankiera zużyję, żeby dostać 3 monety. Przydadzą się do obrony. Mhm. No i mamy koniec wiosny i tutaj będziemy się tłukli, nie? Oblężenie przeciwko graczowi polega na tym, że najpierw zliczamy, tak? Ja mam 6 siły, Gandalf tutaj ma 4 ludzi i 2 ma Benevento, czyli jest 6, na razie jest remis. I po kolei, zaczynając od gracza rozpoczynającego, To jeszcze ważna rzecz, że mój żeton intrygi w tym przypadku się nie liczy. Znaczy on nie daje nic. Jakby tam był mój żeton, to by osłabiał o jeden przeciwnika, a on po prostu blokuje tylko tyle, że ja tam nie mogę wysłać agenta, zanim się go nie pozbędę, nie? I teraz zaczynając od atakującego, każdy z graczy może wydawać te żetony, nie? Pojedynczo oczywiście. Raz ja, raz ty. No więc ja wydaję, tak? Mam teraz 7 siły, wygrywam. Czyli mam 1, tylko biję mi się żetonikami. Mhm. No ja już 7 wygenerowałem, więc też wydaję. Mhm. 7. Czyli 7 do 7. Dobra.
Ja sobie teraz ze skrytobójcy. Wydaję oczywiście złotówkę z paletto, sobie biorę 2. I jeden wydaję i mam 8. Tak, możemy to kłaść tutaj, żeby było widać. Mhm. No dobra, ja więcej nie wydaję. Jest to dla mnie spoko sytuacja. Dobra, czyli wygrałem, tak? I teraz jak to działa? Jeżeli obrońca miał ostatecznej siły więcej niż 3, no 2, przepraszam, czyli 3 i więcej, to atakującemu ginie jeden żołnierz, nie? Czyli mi jeden ginie. Następnie za każdego żołnierza, którym broni się atakujący, obrońcy również ginie, znaczy nie, inaczej, na każdego broniącego żołnierza atakujący traci jednego, czyli ja tracę 4, tak? Zostaje mi już tylko jeden, nawet jakby mi zostało 0, to tak, twoi wszyscy giną, to i tak by mi się udało to przejąć, nie? Jakby ostatecznie to są moje po prostu ofiary. No i co? I Benevent to się zamieniamy, tak? Czyli to, znaczy to są moje trofea wojenne, to daję punkty na koniec gry. Ja sobie oznaczam, że to już jest moje. Dostaję, ten cały kolega tutaj zostaje i daliśmy Benevent z tego, co będzie stapowane, nie? Tak, tak, zakryte. Bo jest po oblężeniu, więc miasto jest powiedzmy bez zasobów tymczasowo. Tak, nawet gdyby było odtapowane to miasto, to wchodzi do niego zakryte. Dlatego tak też teraz już zużyłem, żeby w razie był. Także te spadają, jakby były jakieś niewykorzystane te żetony, one zawsze spadają na koniec oblężeń wszystkich, bo oblężeń może być oczywiście więcej, my tak gramy, że jest ich na razie mało, nie? No i tyle, jeśli chodzi o oblężenia, następnie jest zima, czyli płacimy żołd, nie płacimy, reorganizujemy pałac, przełożę sobie, nie mogę, ja mam tylko jedno miejsce, więc nie mogę go przełożyć, w zasadzie nie mogę nic zrobić. Nie wiem, mogę w sumie wrzucić sobie doradcę tutaj. I tu mi się jedno miejsce zwolniło. No dobra, to wszystko. Ja teraz nie reorganizuję, jest ok? Zakupy. No dobrze, kupię, wydam tą złotówkę plus, no bo nie, zgeneruję 2 złote, bo to ona mi generuje i kupię sobie tego żołnierza, no. Żołnierza? Kondoliera. I tyle na razie. Wojska nie kupuję, bo mnie trochę nie stać. Ciekawostka jest taka, że Napoli jest miastem portowym. Gdybym wiedział to wcześniej, to bym dużo by zbierał wojsko w Genowie, żebym sobie dzisiaj popłynął. Musiałbyś mieć 2 łódki za każdego żołnierza. Tak, tak. No to prawda, ale to jest do wygenerowania, nie? No ja sobie kupię wojsko, no bo mi tutaj Bartek troszkę wyczyścił temat, więc to mi się nie specjalnie podoba. Czepię tak. 3 monety. Wystawię 3 żołnierzy w Neapolu. No oczywiście w stolicy się kupuje bardzo tanio, więc no, łatwo jestem w stanie odzyskać wojsko, które straciłem. Mhm. A, wydam jeszcze Palermo. Jeszcze jednego. Za jeden. A co tam? Za szalejne. 4. 19 runda. Zbliża mi się do końca. No to powolutku zarządzanie. Czyli mam koronę jedną do odświeżania. Świeżymy sobie na pewno dużo Mediolanu. Gdłę. I wydam jeszcze koronę z Królestwa Francji. Miałem wcześniej, nie? Żeby sobie zdjąć Mediolan. No i powiedzmy Turyn. Już tak. 1. To odnawiam. 2. I zużyję moje królestwo. Musimy mieć jeszcze jeden darmowy ruch z tej ikonki. Czyli odnawiam jeszcze te 2 karty. I mam 4 intrygi. Czyli tak, najpierw skorzystam z intrygi mojego sojuszniczego miasta. Dowodzę tutaj na atak Bartka. Żeby się tutaj nie bawił tak mocno. Drugą akcją ten żetonik przełożę tutaj na intrygi. Tak jak widzicie, tutaj mały błąd. Moje wojsko stało tutaj, po prostu nie zauważyliśmy, że ta linia nie idzie przez Spolento, tylko przez Ancone, nie? Niestety błąd, już nie będziemy tego cofać, bo byśmy tu namieszali rundę do tyłu. Tak, tak, bo to na tak w ogóle nie był możliwy, bo musiał się zatrzymać w Anconie, a dopiero potem z niej pójść dalej. Myślałem, że bezpośrednio idzie. Po prostu miał tyle wojska, że zakryło się pole i nie było tego widać, że ono tam jest, więc... No, znaczy okay. Tak raczej nic z tego dalej nie będzie, więc powiedzmy, że to mała strata. Dobrze, moje ostatnie 2 ikonki, to jedno sobie wrzucę tutaj, właśnie do tej Ancony. A dobrze, do Ancony. I dostałem 1 ikonka, ale coś mało mam tych żetonów. Aha, bo tu jeden zostawiłem. Możesz go zdjąć zawsze, przełożyć. No tam dobrze leży. Dziwsio.
Oblężenia nie ma. Żołdu nie ma. Reorganizacji pałacu. Ciągnę sobie. Kurczę, nie mogę. Cały czas mi brakuje tych... Miejsca. Miejsca, no. No to dobra, to ja nie robię nic. Ja tylko mojego bankiera przerzucę. Do miejsca. Już nie, jeszcze mogę tego, przepraszam, papieża wrzucę tu. Ferdynanda tutaj. Niech oni sobie pochodzą, bo ich odnawię. Najpierw bankier dajmy oczywiście 3 monety. Zakupy? Ja chyba nic. Nie, no trzeba wojsko kupować. Dobra, wydaję złotówkę i 2 z Torynu i jeszcze 3 z Mediolanu. To 2 jednostki sobie wyślę. Tego Benevento. Gdyby to było startowe miasto Gandalfa, w sensie Neapol albo to drugie żółte, to nie mógłbym tam w ogóle rekrutować jednostek, ale z racji tego, że to jest takie neutralne, no to mogę. Kupię jeszcze 2 sobie żołnierzy. Będę miał ich 6. Niech on odpoczywa w rzekach i morzach. Ojciec chrzestny ten z rzeka, to tak, Hudson. Hudson. Rzeka Hudson. No i kurczę, w sumie tyle, no tu więcej nie wymyślę. No to idziemy, 20 runda. Dobra, idę. Raz, dwa. Ten mi się odświeża i od razu katapuję, żeby dostać 3 monety, z czego 2 wydaję na jeszcze jeden ruch. Mam 4 kotki. Z pierwszą muszę wydać na tego agenta. Drugą. Trzecią. No i ostatnią sobie tu wyślę agenta do Neapolu. Niech on tam liczy to wojsko. Tyle jest. Policzył. Pułkowniku jest tyle. Dobrze, no ja pójdę tutaj, będę robił wpływ. Mam 2 ikonki. 2 korony. I już się tutaj. Płacimy żołd, bo oblężeń nie ma, na razie tutaj jest zimna wojna, grozimy sobie palcem. Płacimy żołd, ja mam ilu? 3? 3. Czyli 2 monetki, tu jedną płacę stąd. Ja mam 6, czyli płacę 3, czyli mój Neapol ma 2. Ja sobie biorę odpust, czyli dostaję z tego 3 monety i jedną z tych 3 jeszcze dopłacam, nie? Czyli 2 dostaję reszty. Teraz jest reorganizacja pałacu. Nic tutaj nie zmienię. Nie, reorganizacja, ja tylko tą kartę przerzucę. Nic więcej. I zakupy? To wydaję 2 monety, żeby dostać. 3 monety wydaję na jednego. No dobrze, no ja tutaj nie kupuję żadnych jednostek, kasy nie mam, więc spoko. Czyli co, ostatnia runda? I co, jak ja się ruszę raz. O, tego stopowałem, on był aktywny. Zrobię sobie 2 ruchy z mojego chorążego. 2 ruchy z Mediolanu. Pójdziemy sobie tak. Raz, dwa. Trzy. 4, żeby to już uczciwie było. Już na polu nie przejdę. Nie miałem szans. A, no i oczywiście generuję tutaj jeden za darmo, za złotówkę drugi, no i tyle. Dobrze, ja tutaj tak, wygeneruję z tej karty 2 monety. Poruszam się. 1, 2, zapłacę 2. Muszę prosić jeszcze o 1, te karty mi się odnawiają. No i tutaj robię sojusz z zielonymi. Czy on schodzi? Bardzo dodatkowo, że wiesz. Dostajesz to wszystko. Żeton spada. Tutaj różne miasta. Karty tylko jedną możesz sobie wybrać, bo długa już nie masz miejsca, chyba że coś odrzucisz. Bo tak można też, nie? Tak, tak. No tu nie ma większego znaczenia w sumie, co? No to mogę odrzucić, nie? To jest akcja, której nie robiliśmy. Ona pozwala za każdą łódkę, którą zatapujemy, czyli wykorzystamy, dostajemy 2 monety. Czyli tu można sporo kasy generować, jeśli się ma mocno w to pójdzie. Sama ta akcja daje również 2 łódki, więc jest całkiem spoko. Handel tak zwany. Rozpatrujemy oblężenie. Ja mam 2. Zabię, zrobimy tam nieszczęsną Anconę. Tu Ancona ma swojego agenta, więc ona ma siły 3. Więc wydaje te 2 znaczniki, żeby ją przebić o 1, bo tutaj już nie można zakładać. Czyli mam 4 do 3. Zdobywam sobie Anconę. No i tam jeszcze miasto wezmę.
Skoro ikona daje, o, chociaż złotówka mi się przyda. No i Bari, tak? Bari ma siły 2, czyli na razie mamy remis. Ja oczywiście zużyję złotówkę, żeby skorzystać z moich dział i teraz mam 4. No możesz się bronić. Ty masz pieniądze? Nie masz pieniędzy. No, mogę zawsze wziąć odpust. Spoko. To bierz. Ja wydam 3 bankiera, dostaję 3 monety. No i za jedną monetę pobijam sobie o 1. Okej, okay, za drugą monetę jeszcze raz. Teraz jest remis, tak? Teraz jest remis. Już więcej nie możesz. No nie. No to ja wezmę sobie ten odpust i tak będę punkt do przodu. Który daje mi 3 monety. I za jedną wydaję tutaj jeszcze jedną tarczkę. Czyli przejmuję Bari, to jest jako moje trofeum. Na dwóch graczy zbiera się więcej niż jeden znacznik jednego gracza, bo na więcej graczy to tylko jeden można maksymalnie. Tutaj każdy daje punkt. I tam sobie oznaczam, że Bari zdobyłem. Nawet ci zabiorę. Wsio. Tak jest. Jeszcze oczywiście mamy... Możemy reorganizować pałac i robić zakupy, ponieważ no na przykład... Nie wiem, ja mógł sobie kupić księcia Mediolanu, ponieważ daje mi to punkt zwycięstwa, nie? Tamte karty nie dają punktu zwycięstwa, więc nie robię, nie kupuję nic. Mhm. Nie stać mnie po prostu. No ja nie mam co kupować, bo już mi więcej punktów nie da, więc... Mhm. Tak jest. No to co, skończyliśmy, dojechaliśmy do 21, nie udało się skończyć wcześniej. Była taka szansa, ale raczej ciężka do zrobienia. Więc liczymy punkty, nie? I tutaj mamy fajny notesik do punktów. Tak, tutaj jest, no, notesik jest do 5 graczy, ale najważniejsze rzeczy, które na nim są, to tam sobie podliczymy punkty na nich, nie? Mm-hmm. Okej, okay. W pierwszej kolejności mamy punktację za miasta. Tak, czyli każde miasto, które kontrolujemy, daje nam jeden punkt. Według, tutaj też punkty według tego idziemy, nie? Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć miast. Czwartek, dziewięć, dziewięć punktów. Nie? Tak, Gandalf ma swoich miast raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale miasta ze stałego sojuszu też się liczą, czyli masz 6, 7, 8, 9, czyli w sumie wyrównałeś. A 10, no, bo Korfu. A to widzisz, zapomniałem o tym. Tak, nie wiedziałem, ale nie byłem przekonany, ale powinny według mnie dawać, nie? Daj. Tutaj nie ma czegoś takiego, od razu powiedzmy, przy grach 3-4-osobowych osoba, która ma najwięcej miast, ma dodatkowy punkt, a tutaj akurat tego nie ma. Tak, następne jest punkty za trofea wojenne. No, za każde takie jest jedno. Ja zdobyłem 2. Zabieram ci 2 miasta, więc to są 2 punkty. Tak, to 2 punkty za trofea. W normalnej grze dostaje się 2 punkty za jedno trofeum i można maksymalnie 1 trofeum jednego gracza. Mhm. Ja nie mam żadnych. Minus 1 punkt za każdy ten odpust, to ja mam 2. Bartek, minus 2 punkty. Ja nie mam żadnych odpustów. Dzisiaj wyzerowało. Wpływy religijne. To jest taka mechanika, że zliczamy wszystkie krzyże, jakie mamy na stopowanych, niestopowanych kartach i kafelkach i gracz, który ma ich najwięcej, dostaje 2 punkty. Ja z tego co pamiętam mam tylko 1 za Królestwo Francji. No nie, i za Benevento jeszcze ci zabrałem 1, to mam 2. Bartek ma 2, ja mam całkiem sporo, bo mam papieża, to mam 1, 2, 3, no to już masz więcej. 4, 5. Czyli 2 punkty dla ciebie za krzyże wystarczające. Wpływy religijne. Wpływy religijne, Bartek. Gandalf, 2 punkty. Punkty na kartach i kafelkach, które dają takie punkty. Ja mam Królestwo Francji i Doża Mediolanu, bo chyba karty moje nie dawały punktów. Czyli Bartek 2 punkty. Ja mam 3 punkty. Mam za księże na polu 1, za Dożę i za Królestwo. 3 punkty. Karty żadnymi nie dają też. I to wszystko. 3-4 osobowe, tam jest jeszcze papież, który też daje punkty. Tak, tak. No i to wszystko tak naprawdę, nie? Jeśli chodzi o wersję dwuosobową. Czyli to wszystko mamy. Tu jak zobaczycie tabelkę, to jeszcze powiedzmy, to jest cała akcja patronatu, której w ogóle nie było. Za nią też punktujemy, ale to może powiemy w podsumowaniu. I za zrealizowane sojusze. Sojusze w grach 3, 4 i 5 osobowych wyglądają zupełnie inaczej. No i to też tam można punkty dostać za sojusze. Tam są 3 frakcje, z którymi można dostać sojusz. No one są nawet tutaj narysowane, tak? Z tymi 3 frakcjami można otrzymać sojusz i dostać do nich też punkty. Ale tutaj w tym przypadku nie ma tego, więc sumujemy punkty. Czyli ja mam 15, a Bartek ma 11. Brawo. Tak wygląda rozgrywka. Zapraszamy do podsumowania. Tak jest, lecimy. Także jesteśmy po rozgrywce dwuosobowej, tutaj Gandalf mnie ze mną wygrał. Ciężko było ten Neapol przejąć jednak. To bardziej, że ja w ogóle oszukałem, nie? Poszedłem na skróty przez góry. Tak, przegrałeś. Tak, tak.
No, ciekawa była ta rozgrywka, bo rzeczywiście ta partia dwuosobowa, ta wersja dwuosobowa różni się mocno od tej podstawowej 3 do 5, gdzie graliśmy ostatnio. No, ja grałem dwa razy, bo w sumie ty grałeś raz, nie? I rzeczywiście jest to całkiem inna gra, bardziej taka przepychanka troszeczkę, nie? Taktyczna. No, przeciąganie liny takie. Przeciąganie liny tutaj, nie? To było widać mocno na początku gry, kiedy ten znacznikiem próbowaliśmy czerwonym tutaj operować. Ja blokowałem, Bartek chciał szybko go przejąć. To miałem moment taki, że mogłem to zrobić, tylko że po prostu źle cię zblokowałem, a to mówię. Ja w tej gry, jak w takiej gry jestem ogólnie słaby, gdzie trzeba taktycznie patrzeć. Znaczy, to jest taka trochę, jest to trochę gra euro, nie? Można powiedzieć. W sensie jest area control, tutaj nie jest area control, bardziej nie. Zabieranie sobie terytoriów, nie? Znaczy to jest gra na budowanie silniczka tak naprawdę, nie? To cały czas ulepszacie swoje te akcje. Jak na koniec gry mam wszystkie już karty ulepszone, nie? Miałem na każdą akcję miałem po dwie karty. Tak. Ty tam jeszcze mógłbyś się ewentualnie pobić. Nie, ja byłem mocno w ten no, no to ja mocno w to poszedłem, żeby zbudować, no tak jak w grach euro, najpierw zasoby, a potem robić. Tak samo tutaj miałem też sojusz, też potem sobie ogarnąłem szybko, żeby mieć też z czym grać, nie? Mhm. To mi powodowało, że mi się ten silniczek troszkę nakręcił i mogłem spokojnie sobie tutaj coś działać. Nie? Tak, tak, tak. Więc jest to taka troszeczkę, bym powiedział, gra euro. No też zbieramy punkty. Jest to przepychanie na mapie, ale to nie jest takie klasyczne area control, nie? Area control tutaj jest w momencie, kiedy wchodzę i coś chcę ci zabrać, nie? No bo tutaj liczymy przewagę w danym miejscu, nie? Więc aż tak bardzo bym na to nie patrzył. I kurczę, no ja jestem kiepski w takie właśnie tutaj... Jak to nazwać? Właśnie tego typu grę, nie? Że trzeba sobie gdzieś to zaplanować. Ja w ogóle drugi raz z rzędu zablokowałem sobie akcję, która jest ważna. Ostatnio zrobiłem to z akcją tej intrygi, czyli nie mogłem w ogóle odbić. To jest nawet instrukcji napisane, nie róbcie tego. A ja to zrobiłem. I tutaj sobie zablokowałem trochę to właśnie to odtopowanie tych kafelków, przez co miałem problem potem z zasobami i nie mogłem jakby ten silnik... Znaczy nie, bo zakryłeś sobie tą kartę, a ci po prostu zablokowałem po prostu akcję. A to tak, to jest twoją drogą, nie? Którą sobie zrobiłeś i tyle. No. Podoba mi się tutaj, że jakby ta Francja jest troszeczkę silniejsza na początku, tak? Bo ona ma jednak przewagę militarną i szybciej może robić ekspansję na północy, nawet siłowo, nie? Nie, no masz te rakiety swoje, tak? Te rakiety, działa swoje. Ale to właśnie, jest naprawdę mocny power. Tak, przy czym Neapol ma taką tą przewagę dużą, że jest drugi i tutaj jakby bycie drugim w tym wariancie jest mega ważne, mi się wydaje, bo masz zawsze kontrę na mnie, nie? No ile mam właśnie zasoby, nie? No tak, no to wiadomo, że trzeba grać optymalnie, nie? No ja grałem średnio optymalnie, ale muszę powiedzieć, że tak jak bałem się, że nie będzie mi się ta dwuosobowa wersja, bo ja nie lubię ogólnie wersji dwuosobowych, a to jest, mówię, zupełnie inna gra, to nie jest wariant, nie? To grało mi się fajnie, oprócz tego, że mi nie szło, ale cieszyłem się też tym, że jakby mimo tego, że jakby tę środkową grę mocno przegrywałem, bo się zblokowałem, to jednak miałem szansę też wygrać, gdybym ten Neapol ci jednak przejął, a była jakaś tam szansa na to, nie? Znaczy stolicę widzę, że dosyć łatwo się broni, bo ona ma dosyć dużo siły i wstawianie armii tam jest bardzo proste, no to tam parę kasy i już masz. Znaczy to też mój błąd pierwszej gry, że ja nie zauważyłem, że Neapol jest przystanią i z przystanią mimo można tam płynąć, to wtedy trzeba obierać właśnie taktykę na to, żeby to wojsko przemanewrować bezpośrednio do ciebie, narobić sobie łódek, nie? I wtedy oszczędza się jakby czas troszeczkę, nie? No. Bo tak naprawdę siłowo, gdyby był max na max, no to Neapol nie ma szans, bo ja mam... Chociaż no to też zależy od tego, jak się ma... Jakie nie, karty? Sojusze to nie w sumie, ale karty. Mhm. Bo on ma tych dwóch gości więcej, co to jednak, tych żołnierzy, co to jednak ma znaczenie, nie? W przypadku tej gry. Mhm. Tak mi się wydaje, no ale może się mylę. Tutaj jakby, jak policzyłem sobie, gdybym miał całe wojsko, to bym wygrał. W ostatecznym tym, nie? W ostatecznej walce. Może tak. Znaczy tak, porównując jeszcze do gry 3-4 osobowej i tych innych. Tu też jest wyścig cały czas, nie? Tu jakby ścigamy się o obranie tych sojuszy. No są bardzo ważne, bo dają mnóstwo rzeczy, nie? Dwie karty, dwa kafelki albo więcej. Właśnie to chodzi, dlatego ja tak mocno się wbiłem, bo dostałem fajne dwa kafelki. Znaczy jeden tam jest słaby, tam Civita Vecchia, bo to tylko daje łódkę, no ale Rzym daje, no 3 kasy i 2 ikonki, więc to jest bardzo mocne. No i plus karty, która mi pozwoliła wzmocnić akcję intrygi, którą tam cię ciągle kąsałem. Mhm. Natomiast w grze więcej osobowej jest większa interakcja między graczami i większe, jakby więcej tam się dzieje, bo mamy wyścig w dwóch torach. Tu tylko ścigamy się o sojusze tak naprawdę, no plus kto tam pierwszy jakieś to miasto zajmie. Natomiast w grze tej więcej osobowej? 3 do 5. Mamy taką sytuację, że ścigamy się kto ile mas kontroluje. Bo to jest wyznacznik końca gry, znaczy aż do 8 dojechać, wtedy gra się kończy, jeśli ktoś będzie miał 8. Ale też ścigamy się na takim torze kultury, gdzie... Patronatu. Patronatu się nazywa, to jest, no, powiedzmy karty kultury się takie dostaje.
gdzie też jak się tam dojdzie do samego końca toru, też gra z wyznacznikiem końca gry, ale tam jest o tyle fajne, że tam jeszcze zdobywamy takie specjalne karty lub żetony, które dają nam fajne bonusy w trakcie gry. Takie pasywne karty, no, które nie wchodzą do pałacu, stoją obok, ale zmieniają troszeczkę zasady. Na przykład ja ostatnio zdobyłem taką, że nie można mi było wysyłać agentów do zamku i to mnie trochę uratowało, nie? Tak, a ja miałem taką, że plus 2 do obrony, jak się bronię. No, wtedy no. Jakby drugi gracz, który szedł do mnie i zaczął mnie atakować, no to okej, wziąłem tą kartę i jestem bezpieczny w miarę, bo ciężko było mi pokonać. Tak, poza tym też ten tor miast, czyli ilość miast posiadanych na planszy w tym wariancie 3 do 5, wyznacza nam kolejność graczy, czyli gracz, który ma najwięcej miast, jest pierwszym graczem i tak dalej, i tak dalej. Tak, jest. To tam do końca, nie? Jest zmienność. Oczywiście oba tory dają też punkty, tak? Miasta dają 8, miast daje 6 punktów plus 1, jeśli właśnie mamy tą przewagę, a tor ten patronatu daje też 3 punkty i za przewagę, znaczy za bycie pierwszym jeszcze punkt. No ale to tak wyglądają te dwie karty, one potrafią być mocne, bo naprawdę mają tam są fajne zdolności, jakieś pasywne umiejętności i tak dalej. Tam jest 8 kart i jeden kafel właśnie takich dział, tak jak ja miałem. Jest do zdobycia i właśnie no, kto pierwszy, ten lepszy wybiera sobie z większej ilości i to też się dopasowuje do sytuacji na planszy, bo one naprawdę są tam różne, nie? Niektóre po prostu dają punkty więcej, nic nie robią, jak ktoś sobie tam dobrze radzi, nie? To jest naprawdę spoko. Tutaj troszeczkę tego brakło, bo to jest naprawdę fajna akcja, fajny mechanizm jakby dodatkowy, nie? Też nie było katedr, jest takie coś jak katedry, tutaj tu był tylko znacznik przesuwania rund, czyli taki znacznik katedry. Katedr jest w grze 5. I po prostu to są dodatkowe kafelki, które mają tam jakiś swój koszt, tylko warunek jest taki, żeby zbudować katedrę, muszę kontrolować miasto o wartości 3 lub większej, czyli 3 albo 4 na planszy i wtedy buduję taką katedrę, ona sobie stoi przy tym mieście, mam kafelek, który daje mi jakieś tam zasoby, no i katedrę daje też, punkty, tak, też daje punkty i też można ją stracić, nie? Ktoś mi przejmie miasto z katedrą, to katedrą też dostaje, nie? Jest takie dodatkowe jakieś tam rzeczy. Tak. Są jeszcze sojusze, których też nie ma w dwuosobówce. Znaczy, są ale inaczej, inne, no. Tak? Mhm. Natomiast tu mamy trzy takie, to się nazywa... Frakcje. Mocarstwa. Tak, główne takie mocarstwa. Mamy Królestwo Francji, w którym w sumie Bartek grał dzisiaj. Mhm. Mamy Imperium Osmańskie i Święte Imperium Rzymskie. I te frakcje, one są dosyć drogie do kupienia, bo wymagają czterech ikonek konkretnych rodzajów. Dają oczywiście punkty na koniec gry, ale też dają zdolności, które może użyć, tak? Czyli, to słaby tak naprawdę, nie? No, czyli Francja daje plus 2 do walki, dwie łódki daje osmańskie i ikonkę krzyża daje Imperium Rzymskie. Mhm. Więc to są też takie bonusy, które jednorazowo można używać i je też się odblokowuje za pomocą tej akcji, jak on się nazywa? Zarządzania. Też można wykorzystać ikonki, żeby odblokować sobie to miejsce. I tam też można agentów wysyłać, żeby blokować te pola i przejmować je nawet, nie? Mhm. Także no tutaj parę rzeczy jest, znaczy ogólnie tutaj trzeba powiedzieć, że zatrzymałem się na skalowaniu, nie? Każda liczba graczy to będzie trochę inna gra, bo na dwóch to mamy zupełnie inną grę, na trzech mapa jest bardzo ograniczona, bo tam jest 8 miast wyłączonych w ogóle z gry, więc jakby mamy, no ale to musi być siłą rzeczy. Na czterech mamy taką najbardziej powiedzmy normalną grę, ale też jest wariant na pięciu, gdzie dochodzi Rzym, bo Rzymem normalnie nie można grać, nie? A jeżeli gram na 5, no to graczy ten jest Rzymem, czyli tym białym jakby graczem. Tutaj w zależności od ilości graczy takie powiedzmy frakcje są dostępne. No i Rzym tam też troszeczkę inaczej działa i w ogóle zaczyna w centrum i w ogóle. Więc jakby tutaj ta asymetria też, jeśli chodzi o ilość graczy i skalowanie jest bardzo różne, nie? Mówię, my sprawdziliśmy tylko 4 i 2-osobową grę, także nie powiem, bo 5. 3-osobową grać. 3-osobową? Mhm. A no dobra, to ja sprawdziłem też 4. Co na niepewno partii, ale ten. Czyli tak naprawdę 5-osobowej partii tego nie widziałem, gdzie dochodzi właśnie ten Rzym, nie? Piąty gracz. Więc każda ta partia będzie troszeczkę, każda, jeśli chodzi o składowanie, każda ilość graczy będzie różniąco, mocno się różniła wtedy gra, no bo wchodzą inne frakcje, tak? Inne czasami zasady. Więc skalowanie mi się wydaje tutaj może być fajne, nie? Znaczy największa różnica jest między dwoma osobami, a resztą osób. Tak, no to jest inna gra, zupełnie, to jest, nie? Gracie w zupełnie inną grę, nie? Mhm. Jest kilka akcji, które są podobne, takie same nawet, ale właśnie niektóre się różnią, innych akcji nie ma, na przykład jak właśnie tego akcji patronatu, w ogóle części kart nie ma, części kafelków nie ma, mamy zupełnie inne frakcje startowe, tak? Bo ty masz Królestwo Francji, którego nie ma. Tak, normalnie niebieski postawce. Gracz to jest, już tu Mediolan. Uwagę, to jest Mediolan, nie? Mhm. A ty jesteś na pole chyba zawsze. Tylko ja jestem na pole, ale tak. W różnych wariantach, nie? No, różnice są bardzo duże. Jeśli szukacie gry dwuosobowej, no to widzicie jak działają zasady przy grze 3 i 4-5 osobowej.
po obejrzeniu filmiku ogarniecie zasady takie podstawowych akcji, które pokazaliśmy, ale no, sam mechanizm gry, no przebieg, który jest dosyć podobny, natomiast jakby samo to, jak się gra w tą grę i ile jest więcej rzeczy do zrobienia, totalnie tutaj z tego filmiku niestety nie wyciągniecie, ale to też musielibyśmy nagrać drugi tak naprawdę, żeby pokazać, jak działa. To ja was podeślę może do takiej naszej konkurencji, ale to nie konkurencja, bo ja nie czuję, na kanał Zakup Board Games. On bardzo fajnie zrobił instrukcję do gry wideo, bardzo fajnie, spoko jest to nagrane i rzeczywiście, tak jak sobie dzisiaj przejrzałem, to wydaje mi się, że można bezpośrednio po jego instrukcji tutaj wideo można dosiadać do gry i próbować, nie? I to jest właśnie ta gra na więcej osób, nie? Także polecamy i odsyłamy. Tak. Jeśli chodzi o wrażenie, takie pierwsze, bo jeszcze no jakby chcemy iść dalej, to wrażenie. Kurczę, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony pozytywnie tym wariantem dwuosobowym, bo mówię, oprócz tego, że szło mi słabo, to tak, nie było dużego downtime'u, co tutaj jakby można troszeczkę to poczuć. No ja tam zamuliłem, dwa razy się zablokowałem. No i podobało mi się to właśnie to przyciąganie liny i takie kontrolowanie. Ja lubię, jak jest właśnie w takich grach jeszcze w miarę łapie jednego przeciwnika, bo dla więcej to już jest dla mnie trochę chaos. I wiesz, widzę to, zrobisz. Cały czas jakby wiedziałem, że kurde, po mnie masz tą intrygę, więc wiedziałem, że tutaj się nie pozbędę tych masek, nie? Tak, ja już tak zawsze krężyłem, żeby być zawsze na tej trydze, żeby po tobie ją robił, bo wtedy wiedziałem, że jestem w stanie kontry puścić na to, co on mi zepsuje. Także dla dwóch takich graczy, którzy są wyjadaczami takich właśnie tego typu gier i będą dobrzy w to, to mi się wydaje, że fajny tytuł, bo tutaj no jakby ta interakcja negatywna przede wszystkim będzie duża i będą ze sobą się tam żarli, nie? Tak, znaczy ja grałem w grę tą też trzyosobową, ona mi się średnio podobała, nie? Bo tam wydawało mi się, że troszkę dużo administracji. Jest, no. Bo tak, po każdej rundzie możecie sobie przegrupować to, co tutaj jest. I czasami to trwa długo, bo musisz się namyślić, co chcesz zrobić w kolejnym tak naprawdę rundzie. Tak? Czyli gdzie umieścić swoich dworzan, czy kogoś tu wyciągnąć, czy kogoś dołożyć, jak będzie znacznik przychodził, kogo odblokuje, jakie mam zasoby, co będę chciał zrobić, jakie akcje. Więc jest tego przemyślenia, jest tego dużo i to powoduje generalnie duży downtime. Przy dwóch osobach nie masz takiego problemu, bo to w miarę szybko idzie, ale przy trzech osobach my już mieliśmy całkiem sporo myślenia i było to wydłużanie. A nie wiem, co się dzieje przy 4-5, to nawet nie potrafię sobie wyobrazić w tym momencie, bo to naprawdę może trwać bardzo, bardzo długo. Tylko, że my też trochę źle graliśmy z zasadami i było nam łatwiej tę kartę przenosić, nie? Może to też z tego wynikało, nie? Natomiast... No jednak jak gra się z zasadami, no to dość ciężko jest jakby operować tym pałacem tak, żeby jakby to długo trwało. Bo no nie masz dużo możliwości aż tak, co nie? Ty się już rozbudowałeś pod koniec i miałeś w sumie więcej możliwości niż ja. Przekładałeś sobie tego bankiera cały czas. Ale ja mam praktycznie cały czas tak zblokowany, że maksymalnie jedną kartę mogę przesunąć albo żadnej, nie? Czyli to też nie jest jakieś tam czasowo i wtedy my trochę źle graliśmy, dlatego też mi się wydaje, że to tak długo trwało, nie? Bo może tak być, no ale do pewnego momentu na pewno jak jest dużo opcji, jesteś w stanie dużo przemyśliwać, co będzie się działo, nie? Tutaj też wspomniałeś tego bankiera. No, dla mnie to jest karta pierwsza do kupienia w ogóle i przerzucanie go zawsze, żeby on zawsze się odblokował po każdym moim ruchu, nie? Więc no, to zawsze jest 3 darmowe kasy. Dzięki temu mogę kupić, jak widzicie, duże mnóstwo kart i mieć zasoby w ogóle na robienie czegokolwiek, nie? Tak, no tutaj właśnie ta administracja jest trochę minusem i szczególnie jak wchodzi się w tą grę, jak zaczęliśmy w ogóle pierwszy raz grać, to prawie się odbiliśmy od tego, bo tak kurczę, robi się jedną akcję, czasami ta akcja trwa, nie 30 sekund, bo tylko odtapujesz sobie kafelki, a potem jest w tej takiej zwykłej wersji, masz tam chyba z 5 punktów, nie? Robisz to, żołd, potem to, tylko tak naprawdę to jest szybkie, ale mimo wszystko jakby dzieje się, nie? Po jednej akcji masz całą serię rzeczy, które musisz pamiętać i robić, nie? Nie, no to jest cała duża administracja, tak? To jest cały opis, nie? Czy tak? No powiedzmy, po akcji mamy oblężenia, sprawdzamy, czy znowu okej, okay. No to wiadomo, nie? No ale potem mamy porządek tury, czy znowu ustawiamy kolejność według tego, kto ile ma najwięcej miast w danej grze, nie? Potem płacimy żołdy i to się płaci co rundę już. Tu nie tak jak teraz mieliśmy, że raz na kiedyś. Tylko dalej, bo za dwóch się nie płaci nic. Tak, więc wydajemy jakieś tam żetoniki, tak? Potem reorganizacja pasu, czyli bawimy się kartami. Potem robimy zakupy i znowu tu odtapowujemy, tu tam coś kupujemy, tu dorzucamy. Jest jakby ciągle taka administracja i my w sumie nie gramy. Ciągle przerzucamy karty w tu z powrotem, że to nie kto, że to nie tamto. Dlatego to, a wiesz, a akcje robi się tak jak tutaj, intrygę, to dokładam tu i cześć, nie? I koniec. No. Macie tam, nie wiem, 5-10 sekund, a potem przerzucacie się żetonikami, czekacie na niego. No, dlatego to jest troszeczkę właśnie za długie, no w tym wariancie właśnie dwuosobowym nie czuć tego aż tak bardzo, nie? Aczkolwiek no jest to problem taki, że mówię, szczególnie na początku, jak zaczęliśmy grać pierwszą partię, no to mówię, kurczę, no trochę się tutaj nic nie dzieje, mozolne to było wszystko, nie? A dzisiaj było już trochę spoko, no tą grę trzeba poznać. Mi się wydaje, że to jest gra dla takich graczy, którzy lubią masterować jeden tytuł, nie?
No, to na pewno, bo ona pozwala na to, nie? No. Tutaj pójście w jakieś konkretne karty, ustawienie sobie tego dobrych kombosów. Tu każdy też, co ważne, ma inną planszetkę. Znaczy w innych miejscach są postawiane wszystkie akcje. Co jest fajne, bo to jest taka symetryczność, którą my osobiście lubimy też. I one są w różnych miejscach. Przy czym ja sobie w trakcie gry całkowicie zmieniłem. Już miałem też, zamieniłem tutaj tą akcję intrygi z zarządzaniem w ogóle. Więc całkowicie w innych miejscach miałem. Bo mi bardziej było pasowało to, żeby robić intrygę, a potem na przykład atak, nie? Bo najpierw mogłem sobie blokować, czy dołożyć i potem odblokowywać, nie? Niż do odwrotnej kolejności. No ale to jakby wypracowałem sobie w trakcie rozgrywki, żeby to poprzerzucać. Tak. Znaczy w ogóle bardzo, jeżeli chodzi o taki największy plus tej gry mechaniczny, to właśnie ta mechanika tego rondla i tego pałacu, gdzie rzeźbimy sobie tymi kartami, układamy je w różny sposób. Bardzo lubię, jak karty mają kilka funkcji i tutaj jedna karta ma jakby trzy funkcje, tak? Bo może być akcją, może być wzmocnieniem, albo może być dworzaninem, który daje zasoby po prostu, nie? Oczywiście nie każda, ale większość. I to mi się bardzo tutaj podoba. I spoko ten mechanizm jest. No, dla mnie jest on za trudny, w sensie ja go nie ogarniam, nie? Bo zawsze gdzieś się zblokuje albo coś. Ale fajnie, podoba mi się to i to taki właśnie ten rzeźbienie w tym samo w sobie jest fajne. No a Area Control to jakby to jest klasyczna, taka mega uproszczona, nie? W sensie wędrowanie po mapie. To też lubię, bo ja nie lubię, jak jest na przykład jakieś przekombinowane to, że figurki mają, nie wiem, różną siłę, jakieś umiejętności. A tu widzisz, no masz trzy siły, ja mam cztery, wygrywam albo przegrywam, nie? Wszystko jest jakby otwarte na stole. To też jest spoko, nie? Znaczy tu się zgodzę. Jakby ten mechanizm rondla, który tutaj jest, jest najciekawszym elementem tej gry. Bo tu jest tak naprawdę tkwi najwięcej zabawy. Nie? Tutaj planujecie sobie, rozbudowujecie sobie tą swoją planszetkę akcji tak naprawdę, nie? Mało jest gier, gdzie sobie akcję rozbudowujecie w trakcie gry, nie? Albo sobie ustawiacie, w jakiej kolejności będziecie chcieli je tam wykonywać później. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Wybór kart, który tutaj jest też, ma tam 10 kart do wyboru, czy nawet więcej przy 12, większej liczbie graczy. Też daje jakieś tam wybory, aczkolwiek tak, to są bardzo proste. To są najczęściej ikonki i nic tam nie ma, tak? Zasoby na zasoby zamieniamy, nie? Ale samo to manipulowanie, że ci się odblokowują rzędy, kiedy przekroczysz odpowiednie miejsca, to staracie się układać w tych miejscach, gdzie one się zaraz odblokują i chcecie je szybko wykorzystywać, i żeby one potem do was wróciły. I to jest fajny system. Najciekawsza w ogóle ten mechanizm w tej grze, nie? Tak. Zbieranie tych żetoników to też jest takie budowanie troszkę silniczka, tak? Czyli zbieramy żetoniki, a potem wchodzimy i odblokujemy wszystko, tak? Ile się daje, potem nagle mamy tyle opcji do wyboru, że nie, kupujemy co tylko chcemy, nie? No, do czasu, nie? Kupimy, potem znowu nie mamy. Tak, no to trzeba wszystkiego pilnować. No ogólnie gra ma dość krótką kołderkę, bo tych zasobów wiecznie brakuje, wiecznie gdzieś jest coś odtapowane, zasłonięte, nie? I tu też warto w ogóle wspomnieć, że gra dwuosobowa też ma plus taki, że się kiedyś kończy, 21 rund jest maksymalnie, tak. Bo z tego co, no my nie doświadczyliśmy, ale z tego co gdzieś tam słyszeliśmy na necie, no to ta gra wieloosobowa, ona nie ma jakby określonego końca i może być tak, że będziemy się nawzajem ciągle blokować, nie? Czyli na przykład tam się kończy, kiedy zdobędziemy 8 miast, tak? I nie wiem, ja ci będę zabierał miasto, ty będziesz zabierał, nie? Jedyne co może, no dobra, może się skończyć, jak wszyscy gracze zdobędą wszystkie miasta, no to jest takie coś, co... To też już się kończy. Co ten, no albo na tym torze patronatu, nie? No to też, gdzie mogę zablokować ten patronat co chwilę, nie? Znaczy to jeśli chodzi właśnie o interakcję między graczami, to jest element, który może... Jeśli macie graczy, którzy potrafią usiąść na jednego i go zblokować, to są w stanie to zrobić. On po prostu tak, no. nie pogra sobie. Ale zostanie... jest ten wariant taki, że możesz maksymalnie mieć jedną tą, nie? No, jest taka opcja, nie? Ale to jest wariant. To nie jest jakby domyślna gra. Domyślna gra jest taka, że cztery gracze może siąść na jednego i tak naprawdę cztery akty mu zblokuje, zostaje mu jedna, tak? No i o ile nie jest to jakaś intryga, no to tak naprawdę siedzi i albo robi intrygę, żeby sobie odblokować jeden, dwa żetoniki, gdzie w kolejnej rundzie kolejni gracze mogą znowu dołożyć. No, oni wtedy też tracą akcję. No okej, ale jakby jeden gracz nie gra, nie? Bo tak. Jedną rundę. Znaczy, no nie chcemy tutaj mówić, że tak czy nie. Teoretyzujemy troszkę, no. Ale jest taka opcja, że może na pewno się coś takiego zdarzyć, jeśli po prostu gracze uwezmą się na jednego gracza. Nie? Tylko wtedy jest jakby do tyłu jedną rundę. Chociaż to jest tu dużo. No, troszkę więcej niż jedną, nie? Bo na tego nie cztery żetony, to jedną akcją intrygi może nie odblokować wszystkich. Powiedzmy, no nie chcę tutaj wchodzić właśnie w głębsze rzeczy, których nie widzieliśmy, nie? Także, no ale tak, jest to jakby, jeśli chodzi o negatywną interakcję w ogóle, to jest jej tutaj mega dużo i przede wszystkim tej negatywnej, nie? Gdzie właśnie sobie wysyłamy szczególnie tych agentów, tak? Wysyłam ci na pole, blokuje ci miasto, cokolwiek, nie? Tak. Co jest fajne w tej grze też, tu nie ma w ogóle losowości tak naprawdę. Nie ma, no zero. Bo tutaj jest, nie ma, no wszystko wiemy od początku, jak wygląda, gdzie, co będzie i tak dalej.
Tu nie nawet setupowo nic nie wchodzi losowo, nie? Bo wszystko mamy z góry już założone. Czyli setupowo, ale w trakcie gry nic nie wchodzi losowo. Po prostu wszystko macie widoczne, cały sklep, wszystkie żetony, cała wasza plansza jest widoczna, tam nie ma jakichś wydarzeń, które wchodzą, coś tam się dzieje, czy nie ma jakichś deków, gdzie dochodzą losowo karty. Wszystko jest jasne, czytelne, zawsze wszystko możecie przejrzeć. Tak, no. Jedyny minus, jeśli chodzi o, to już nie jest do losowości, ale jakby jeszcze troszeczkę nie mechaniki tej gry, tylko do wymyślenia, tak? Chodzi mi o te kafelki miast, ponieważ jak chcemy jakieś miasto zdobyć, to nie wiem do końca, co ono daje, nie? Muszę się przekopać przez te kafelki, bo tu niby są jakieś informacje, że ta daje ikonkę, a ta daje ten, ale na niektórych miastach nie ma nic, czyli dają monety, a niektóre miasta też nie mają nic i dają statek na przykład, nie? I tak nie do końca, jest to chyba jakiś tam patent na to, ale w instrukcji tego nie ma, czego trzeba samemu to odkryć. Wydaje mi się, że miasta portowe dają po prostu statki. No ale nie zawsze, niektóre dają też złotówkę na przykład. Też dają? No to ja nie wiem. Dlatego mówię, no to jest takie trochę nieczytelne. No, wiadomo, że możemy sobie szybko poszukać, nie? Tylko to też jest jakaś tam strata czasu i też możemy się zdradzić. Na przykład, tak. Planuję coś robić, bo pokazuję, że szukam jakiegoś miasta, nie? Tak. Coś chcę zdobyć. Te niektóre miasta mają wskazane ikonki, jakie tam są, tak? No ale to nie są wszystkie czasami, bo czasami są jeszcze inne, które są nie narysowane. Przy czym też rozumiem, dlaczego ich tam nie ma. Tam mapa była tak naćpana, że tam nic nie było widać. No. Tak. No. Nie, więc jakby to trzeba kafelki zawsze przeglądać przed grą, czy w trakcie gry przeglądać, jak zobaczę dane miasto, co ewentualnie dostanę. Tak, bo tu w ogóle też nie powiedzieliśmy, że są takie miasta portowe z piratami, tak na żółto. I to są miasta, które można przejmować tylko manewrem, nie? Czyli walcząc nie można ich przejąć dyplomatycznie, czyli tym przejęciem, tak? Bo normalne miasto można zawsze neutralne przejąć, nie? No ale to taki mały tam szczegół. Jeśli chodzi o wygląd w ogóle gry, to ja mam takie ambiwalentne uczucia. Bardzo mi się podoba ikonografia, jeśli chodzi o czytelność wszystkiego, jest to bardzo fajne, ale nie lubię tej kreski. Właśnie mi się podoba mega podoba. Mi się w ogóle nie podoba, tak jakby ktoś nie dokończył jej malować. Są takie proste cienie zrobione, takie wiesz, proste dwa kolory, trzy i to jest wszystko, nie? Mi się to nie podoba, ale to mówię, to jest kwestia gustu. Ale od strony patrząc takiej designu, jak wyglądają karty, co mówią i tak dalej, to jest bardzo dobrze zrobione. To czytelne jest. Oprócz tych kafelków to jest czytelne. No. Nie, mi się bardzo podoba wizualnie, właśnie zupełnie odwrotnie jak ty. Mega mi się to podobają te postacie. Na przykład mi się dużo bardziej to podoba niż te grafiki Miko, tak? Demiko. No Demiko, gdzie tam już są to trochę absurdalne, nie? Te powykrzywione postacie, tu jest to tak fajnie, tak pastelowo. Nie no, mi siedzi tak, graficznie mi bardzo siedzi, jest czytelna rzeczywiście. Klimatycznie też mega spoko, bo jakby troszeczkę te 15-16 wiek włoski mnie trochę interesuje. Tam oglądałem taki serial Leonardo da Vinci, gdzie właśnie te rody się ze sobą tam tłukły. Demony da Vinci właśnie nazywał. Także klimatycznie mega spoko. No to już tak jakby... Odchodząc od tematu, nie? Jeśli chodzi jeszcze o regrywalność, bo tutaj jakby no mamy, jesteśmy po dwóch grach czy trzech, tu ciężko coś powiedzieć o regrywalności, aczkolwiek patrząc tak z perspektywy, to ona tutaj podobnie jak też w tego typu grach, tam gdzie jest area control, to zależy tak naprawdę od graczy, jak gracze będą grali. No bo setup startowy macie wszyscy taki sam, bo jak zaczynacie frakcją, to zaczynacie w konkretnych miejscach już z góry wyznaczonych, nie ma tutaj, że wybieracie gdzie chcecie, tylko kolor, który wybierzecie, w tym miejscu zaczniecie. Więc jakby tutaj regrywalności pod kątem setupu nie ma, bo macie zawsze to samo, ale sama gra polega na tym, żeby walczyć z innymi graczami, to naprawdę tutaj się najwięcej dzieje, nie? To jest ten setup, który znaczy nie setup, tylko to jest coś, co wprowadza regrywalność i to jak sobie użycie akcji na swojej planszy, bo będziecie wykonywać w różnych kolejnościach i siła ich też będzie zależna od tego, jak sobie je wzmocnicie. Tak, no rzeczywiście masz rację. No zawsze można sobie inną frakcją zagrać, to będzie troszeczkę inaczej, nie? Ten początek wyglądał. Szczególnie, że każda frakcja zaczyna trochę gdzie indziej, nie? Na przykład ja bardzo lubię, bo ja zawsze gram zielonym i zieloni zaczynają trochę u góry, trochę na dole, nie? I mają jakby te takie rozjechane. No zawsze ma w korpusie. Tak, więc jakby mają te więcej opcji, powiedzmy tam najazdów, nie? No tak, no i idąc trochę już ku końcu, ku podsumowaniu, kurczę, ciężko mi powiedzieć, czy to jest gra dla mnie? W sensie, bardzo chętnie bym zasiadł jeszcze raz do dwuosobowej rozgrywki, tak jak teraz, nie? Żeby spróbować, wiadomo, żeby ponaprawiać te błędy, co się robiłem, nie? Popróbować właśnie, czy nawet z tobą
spróbować jeszcze raz, może bardziej wtedy się zamienić frakcjami, bo to też mi się wydaje, że zupełnie inaczej się wtedy gra, nie? Mhm. Bo ta dwuosobowa partia mi się naprawdę najbardziej podobała z tych trzech, które grałem do tej pory. I wtedy tak, nie? Na te więcej osób, 3, 4, 5 to raczej nie bardzo, nie? Tam jednak ta administracja męczy i troszeczkę ten downtime jest bolesny, nie? Ja w grze trzyosobowej już czułem lekkie zmęczenie grą, bo trwało ona zdecydowanie za długo w stosunku tego, co tam robiłem. Czasami to była jedna akcja i potem czekałem, aż wszyscy sobie poukładają karty na tym. To też mogło być ewentualnie wynikiem jakiegoś tam błędu, który pierwotnie jeszcze graliśmy. Natomiast na dwie osoby rzeczywiście okej, okay, zagrałbym, tak? To inaczej, jakby idąc ku podsumowaniu, to nie jest gra, w którą chętnie bym wyciągnął. Nie? To jest gra, jeśli ktoś mi zaproponuje, okej, okay, zagram, ale jakbym miał sam zaproponować, to niekoniecznie. Nie? Jak Gambit trochę gadasz. Pozdrawiamy, bo się nawet widzieliśmy ostatni weekend, więc spoko. Ale tak, mam kurczę lepsze gry, ja też nie za bardzo przepadam za kontrolem, więc jakby to jest mechanizm, który to nie jest dla mnie. Widzę tu fajne elementy euro, które mi się podobają, czyli budowanie sobie tego silniczka całego, zbieranie tych kafelków, zasobów, żeby móc robić fajniejsze rzeczy. Aczkolwiek, no mówię, to nie jest mój typ gry, więc jakby tutaj troszkę... Tak, no my nie jesteśmy trochę targetem, nie? My nie gramy rywalizacyjnie, rzadko, nie? Ja w ogóle się też, już jadąc tutaj na nagranie, tak się nastawiłem, a będę negatywnie grał, nie? W sensie, nastawię się na to, żeby po prostu ci dowalać. I ty już w ogóle zacząłeś od tego, że mi zacząłeś blokować, już chyba tobie też, nie? Nie pamiętam. I mówię, o dobra, no to się dogadaliśmy w tej kwestii. Znaczy ja musiałem cię kontrolować, inaczej bym nie był w stanie tutaj nic robić, bo się poblokował, ja bym po to siedział patrzył, nie? Tak. Więc musiałem kontrolować. Jeżeli ktoś lubi negatywną interakcję, taką mocną, wredną, no to tutaj na pewno się odnajdzie, nie? Mm-hmm. Tak. Bo tu jest tego sporo i rzeczywiście, no kurde, boli to, jak sobie zablokujesz akcję, nie? Komuś. Znaczy, tak. Ktoś tobie zablokuje, nie? Jeśli miałbym polecić komuś tą grę, to tak jak mówisz, to jest to gra dla osób, które lubią negatywną interakcję i do małej liczby graczy. Dwóch, to jest bardzo fajna, przyjemna rozgrywka. Trzech, więcej raczej bym nie polecał, nie? Bo to może się troszkę jednak zdenerwować tym, że się siedzi, a nie gra. Tak, więcej się tam przesuwa suwaki niż operuje, nie? No ale tak, to jest, tak jak mówimy, jeszcze raz podkreślamy, to są nasze pierwsze wrażenia, graliśmy tę grę no 3-2 razy, nie? Więc, bo tutaj nie było za bardzo czasu i my jeszcze mamy tam inne jakieś tytuły, więc widzieliście, jak gra wygląda, mamy nadzieję, że popełniliśmy niezbyt dużo błędów, bo to się zawsze gdzieś tam zdarza, nie? Wertowaliśmy te instrukcje. Instrukcje są fajnie napisane, też muszę powiedzieć, że są tak troszeczkę inaczej, bo ta akcja jest jakby tak po żołniersku, nie? Akcja, zrób to i to, sposób to i to, koszt ten i ten, nie? Tak. Nie jest tam, wiesz, normalnie jest napisane, ta akcja ci kosztuje korony, musisz zrobić to, żeby to, tylko po prostu... Tak, a tam jest dużo takich różnych powtórzeń, które są czasem w jednym akapicie dwa razy to samo, tylko w inny sposób napisane, nie? I no, tak, no, też, czytasz, nie? I mówisz, kurczę, o co tu chodzi, nie? No, jest tutaj troszeczkę też mikrozasad takich, że trzeba o nich pamiętać po prostu, nie? Szczególnie tam znaczy, przy liczeniu... To nie jest trochę, to jest dużo mikrozasad. No. To są rzeczy, które... nie są ani nigdzie ujęte na planszy, na planszetkach, ani w żadnym innym miejscu i trzeba o nich pamiętać, nie? I to są takie, które w ferworze gry nawet o nich potem nie pamiętacie, nie? Dlatego właśnie warto sobie sprawdzić kilka razy, nie? Tam gdzieś siedzi z instrukcją. No ale jak były jakieś błędy, to oczywiście piszcie w komentarzach. Będziemy poprawiać. Tak, także tyle chyba, jeśli chodzi o Virtu, żeby też nie przyciągać. Naszą opinię o grze mniej więcej znacie, przy czym przypominamy, bo to już mówię po raz kolejny, to jest gra po kilku zaledwie grach, więc to nie jest taka no, pełnoprawna nasza recenzja, którą moglibyśmy tutaj polecać w jakiejś formie. My bardzo dziękujemy wydawnictwu Portal Games za możliwość otrzymania tej gry. Troszkę dostaliśmy zaskoczenia, bo tak naprawdę nie interesowaliśmy się tą grą. Ktoś z Was, tutaj naszych widzów, pytał się, czy nagramy Virtu. My mówiliśmy, że raczej nie, bo po prostu gry nie mamy i nie planowaliśmy zakupu. Aczkolwiek, no, zaskoczenia razem z Weather Machine dostaliśmy Virtu, więc stwierdziliśmy, oj nad, nagramy, pokażemy, jak to jest. Może rzeczywiście jest to coś ciekawego. I rzeczywiście jest to ciekawe, ale nie dla nas. Żegnamy się w takim razie. Serdecznie wielkie dzięki za to, że jesteście z nami, że widzieliśmy się jeszcze raz na Ale Planszówkach i mogliśmy, Ale Planszówkach, a festiwalu Ale Gramy. Że mogliśmy sobie piątki przybić, a my tymczasem żegnamy się i widzimy się już w kolejnym odcinku za tydzień, gdzie pokażemy Wam w końcu może jakąś grę euro. Trzymajcie się, cześć! Hej!